to tak jak dzisiaj o autonomię taką ekonomiczną będziemy się zastanawiać, jak wykorzystać nowe narzędzia internetowe do tego, aby finansować ważne projekty, ważne dla nas, ale też ważne dla być może szerszej grupy odbiorców. Było też spotkanie tydzień temu w kręgu zainteresowanych długowiecznością, jedno z najfajniejszych spotkań, także warto śledzić wydarzenia tego rodzaju webinary. Będziemy dotykać różnych ciekawych wątków. Dzisiaj skupiamy się na crowdfundingu. Tutaj bardzo się cieszę, że właśnie grupa We The Crowd przyjęła zaproszenie, Filip i Marcin. Poznaliśmy się 2 lata temu, kiedy zaczynaliśmy w Cohabitacie tworzyć projekt Cohabitat Make, oczywiście, który zakończył się sukcesem. Razem pracowaliśmy w zespole, tworząc ten projekt. To była druga próba Cohabitatu, w której używaliśmy tej metody finansowania crowdfunding. Pierwsza była w 2012, kiedy budowaliśmy kampanię dla organizacji festiwalu. I wtedy była taka sytuacja, że rekordem Polski w finansowaniu społecznościowym był projekt językowy, jakiś tam związany z nauką języka angielskiego, który potrzebował znaleźć finansowanie na poziomie 10 tysięcy złotych. My w tamtym czasie potrzebowaliśmy projekt na sfinansowanie festiwalu na poziomie 90 tysięcy złotych, więc kilka razy więcej. Ja stanąłem wówczas wobec takiej sytuacji, że totalnie nie mam pojęcia, jak zorganizować kampanię crowdfundingową, a co więcej, nie mam pojęcia, jak zorganizować ją trzy razy większą niż wszystkie dotychczasowe. I jakby szukanie wiedzy, jakby szukanie doświadczeń w internecie polskim, podpytywanie nawet ludzi, jakby nie dawało rezultatu, nie miał takiego doświadczenia. Co więcej, nawet w tym momencie jest trudno zdobyć takie informacje, więc tym bardziej się cieszę, że jakby jest grupa, która się specjalizuje w tych tematach i będzie mogła jakby rozłożyć ten proces na czynniki pierwsze. Na dzisiejszym spotkaniu będziecie mogli zobaczyć, w jaki sposób albo z czego się składa, z jakich modułów składa się kampania crowdfundingowa, jak to zrobić dobrze. Chłopaki tutaj zresearchowali sporo dobrze zorganizowanych kampanii i będą wam w takiej syntetycznej formie mogli to opowiedzieć, tą całą wiedzę. Będziemy też dzisiaj poruszać właściwie po takiej osnowie książki dotyczącej crowdfundingu, która właśnie kilka dni temu osiągnęła sukces na platformie Wspieram to. Może tutaj już jakby więcej będą mogli opowiedzieć Marcin i Filip. Ja w tym momencie, zanim jeszcze ich przedstawię, puszczę filmik, w którym sami siebie przedstawiają, a później już będziemy mogli crowdfunding. Także jeszcze na 2 minuty zanurzamy się w film. Koronowanie tych wszystkich. Cześć, z tej strony We The Crowd. Możecie nas kojarzyć z tekstów, które pisaliśmy, z podcastów, które nagrywaliśmy, a teraz nareszcie się widzimy, a przynajmniej wy nas widzicie. Od razu ostrzegamy, zamierzamy użyć słowa crowdfunding nieprzyzwoicie dużą ilość razy, bo to trochę jak w Incepcji. Crowdfundujemy książkę o crowdfundingu. Pasjonujemy się crowdfundingiem od 3 lat. Przyjaźnimy się z organizatorami zbiórek crowdfundingowych, zresztą części z nich pomagaliśmy organizować te zbiórki. Prowadzimy bloga, który jedną nogą po kolanu stoi w tematyce crowdfundingu. Piszemy o crowdfundingu dla mediów i reprezentujemy crowdfunding na konferencjach. Ukoronowaniem tych wszystkich doświadczeń, tekstów, które napisaliśmy, konferencji, na których byliśmy, kampanii, przy których pracowaliśmy, ma być książka. To pierwszy na polskim rynku tego rodzaju 200-stronicowy podręcznik zawierający odpowiedzi na pytania, z którymi musi się zderzyć każdy projektodawca. Jak robić promocję, jeśli nie ma się odpowiednich nakładów finansowych? Jak pozyskać współpracowników, z którymi można przeprowadzić kampanię? Jak dotrzeć ze swoim przesłaniem do mediów głównego nurtu? Odpowiedzi na wszystkie te pytania staraliśmy się zobrazować konkretnymi przykładami zaczerpniętymi z najciekawszych kampanii polskich i zagranicznych. Z wieloma projektodawcami udało nam się usiąść przy stole, zrobić z nimi wywiady, pozyskać ich komentarze w taki sposób, że stali się de facto współautorami tej książki. Dlaczego crowdfundujemy książkę o crowdfundingu? Nie tylko dlatego, że brzmi to uroczo. Przede wszystkim chcemy dać dowód naszemu wydawcy, OnePress, na to, że jest na polskim rynku miejsce na książkę o crowdfundingu. Ten dowód możecie dać Wy, wpłacając swoje pieniądze, wspierając nas i finansując druk testowy naszej książki.
Poza tym chcemy być w zgodzie z filozofią We The Crowd i wartościami We The Crowd. Nie chcemy tworzyć, finansować i wydawać książki bez ludzi, którzy są jej bohaterem. Bez ludzi, dla których jest ona dedykowana. Ile to wszystko będzie kosztowało? Z pomocą wydawcy wyliczyliśmy to bardzo skrupulatnie. 3645 zł. Dodając do tego marże, podatki, różne inne opłaty, zaokrągla się to do 5. Mając tego rodzaju pieniądze, będziemy w stanie sfinansować druk testowy, dzięki któremu każdy z Was mógł dostać własny egzemplarz książki. Wliczamy w to także wersje limitowane, które nigdy nie będą dostępne inną drogą aniżeli przez tą kampanię crowdfundingową. Będą także i inne nagrody, o których dowiedzieć możecie się więcej, zaglądając na stronę kampanii. Jeśli zbierzemy tą kwotę bazową, nasz wydawca zobowiązał się wykorzystać wszystkie swoje kanały dystrybucji i promocji, aby książka ta w pierwszym kwartale 2015 roku trafiła do jak największej liczby ludzi. Jeżeli pomożecie nam sfinansować naszą książkę, crowdfunding, zrealizuj swój pomysł ze wsparciem cyfrowego tłumu. Będzie głośno o Was, będzie głośno o nas, będzie głośno o projektodawcach, którzy pomagali nam pisać tę książkę. Yoga Terror, Space is More, The Armory, Piwne Imperium. I będzie głośno o crowdfundingu, a przecież chyba wszystkim nam o to tutaj chodzi. Swoją drogą, nie przypadkiem kręcimy ten film w szóstej dzielnicy w Łodzi, bo tutaj planujemy zrealizować coś, co nazwaliśmy roboczo Crowd Party, czyli launch party dla naszej książki, ale nie z nami w centrum, a z Wami w centrum. De facto, crowdfundując naszą książkę, crowdfundujecie też imprezę, na którą wszyscy jesteście z góry zaproszeni. A więcej o Crowd Party możecie się dowiedzieć, czytając na stronie naszego projektu sekcję Crowd Party. I naprawdę zależy nam na Waszym wsparciu, bo nie zamierzamy być tymi gośćmi, którzy napisali pierwszy w Polsce podręcznik crowdfunding. Ale położyli własną zbiórkę. Dlatego śledźcie aktualizacje na tej stronie, śledźcie naszego bloga i social media, piszcie do nas na wtc@wethecrowd.pl i mam nadzieję, że widzimy się tutaj całkiem niedługo. Dzięki za uwagę. Okej, mam nadzieję, że wszyscy mieli okazję obejrzeć film, nikomu się zacinało, nie zacinało. Wyślemy ten film jeszcze po wszystkim do wszystkich uczestników. Ja już w tym momencie oddaję głos do ekipy Crowd, niech sami opowiadają, o co chodzi w tym crowdfundingu. Zapraszam Filipie, Marcinie, można włączyć? Hej. Halo, halo, We The Crowd. Jesteśmy, słyszymy się? Słyszymy się. Okej, wszystko słychać, oddaję Wam głos. Brawa, brawa dla chłopaków. To jest Marcin. To jest Filip. Nie słyszymy Waszych braw, ale wierzymy w to, że te brawa się tam pojawiły. Przed chwilą mieliśmy okazję przypomnieć sobie swoją własną prezentację i swój własny filmik. Jak ulem. Zobaczyliśmy tą stopklatkę i nasze facjaty, to doszliśmy do wniosku, że sami sobie nie postawiliśmy poprzeczki wysoko. Pewnie wypadniemy lepiej teraz. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pomówić nieco o crowdfundingu. Naszym zdaniem trudno znaleźć lepszy moment, żeby mówić o crowdfundingu. Po pierwsze dlatego, że wiele się dzieje, jeśli chodzi o tą branżę, o ten światek w ogóle, a po drugie dlatego, że wiele się dzieje, jeśli chodzi o naszą działalność. Dlatego, bo jak wielu z Was pewnie już wie, jesteśmy w końcowej fazie, w ostatnim tygodniu finansowania poprzez crowdfunding naszej książki, pierwszego podręcznika crowdfundingu. Mówię, że wiele się dzieje i że jest to dla crowdfundingu dobry czas i spróbuję to zobrazować. Próbuję to wykazać na przykładzie konkretnych faktów. Po pierwsze, jak część z Was może wiedzieć, crowdfunding w błyskawicznym tempie się rozwija. Ten cytat, który wybraliśmy na sam początek z Rowena Wiseman, to jest pisarka, blogerka, twitterowiczka. Crowdfunding jest the new black, crowdfunding jest nową czernią. To znaczy mniej więcej tyle, co crowdfunding jest teraz ostatnim krzykiem mody. W crowdfundingu teraz dużo się dzieje. Naszym zdaniem dobrze obrazuje to, jaki jest stan faktyczny. 2 lata temu crowdfunding, łączna suma, jaką zbierały wszystkie kampanie crowdfundingowe na całym świecie, wynosiła $1,5 miliarda. W 2012 roku to już było $2,6 miliarda. W 2013 roku $5,1 miliarda. W tym roku, który właśnie się kończy, prognozuje się, że może być to nawet dwukrotność tej kwoty. W tym roku także został osiągnięty polski rekord crowdfundingu. Pytania na temat
tego rekordu, czyli Secret Service, będziemy pewnie jeszcze dostawać na sam koniec. I został ustanowiony światowy rekord crowdfundingu, 13 milionów dolarów na platformie Kickstarter. Kampania Coolest Cool. A więc dzieje się wiele. No i dzieje się też wiele dla nas, dla naszej organizacji, dlatego, bo udało nam się już powodzenie sfinansować naszą książkę, która, jak sądzimy, posłuży nam za dobre studium przypadku, aby przybliżyć Wam, czym crowdfunding jest, czym crowdfunding jeszcze może być. Zacznijmy trochę tak, jak zaczynamy naszą książkę. Jej pierwszy rozdział nosi tytuł Wprowadzenie teoretyczne i od czegoś takiego chcielibyśmy zacząć teraz. Obiecuję, że to jest jedyny slajd, który ma tyle tekstu. To jest slajd, w którym próbujemy zdefiniować, czym jest crowdfunding, zdefiniować go na swój sposób. Najprościej zdefiniować jest crowdfunding, cofając się całą drogę do źródła, konkretnie do źródła słowu. Crowdfunding, czyli finansowanie przez tłum. My definiujemy to jako demokratyczną i cyfrową formę finansowania projektu, w ramach której dowolna osoba może udzielić swoimi pieniędzmi wotum zaufania danemu pomysłowi w zamian za konkretną korzyść. Czyli w crowdfundingu zawsze jest świadczenie zwrotne. To również demokratyczna forma marketingu, łącząca dialog, zaufanie, symetryczną wymianę wartości z gospodarką świadczeń i mechanizmami społecznościowymi. Przekładając to na język praktyki. Chcemy wybrać, omówić dla Was zwłaszcza jedną kampanię. Jak widzicie, kompletnie losowa i przykładowa, po prostu wydała nam się ciekawa. A mówiąc bardziej szczerze, wybraliśmy tą kampanię, którą najlepiej znamy. Kampanię, która trwa, którą sami stworzyliśmy, która jest naszym dzieckiem, o której wiemy wszystko, co można tylko wiedzieć. Stąd możemy podzielić się nie tylko doświadczeniem teoretyków, czy ludźmi, którzy pomagali innym przy ich kampaniach, ale doświadczeniem projektodawcy, który jest w tym momencie, w samym środku kampanii, w samym środku wszystkich tych problemów, niuansów, wyzwań, które z kampanią się wiążą. Zdefiniowaliśmy dla Was, czym crowdfunding jest, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mówili trochę głośniej, gdyby nie było w nas tej odrobiny ducha kontestacji, gdybyśmy nie powiedzieli dwóch słów o tym, czym crowdfunding nie jest. Także po to, żeby wprowadzić trochę jasności. Po pierwsze, crowdfunding w naszym odczuciu nie jest finansowanie społecznościowe. To najbardziej popularne określenie, najbardziej rozpowszechnione określenie, naszym zdaniem wprowadza nieco w błąd. Dlaczego? Dlatego, bo nie chodzi tutaj o to, aby zebrała się społeczność i sfinansowała projekt. Chodzi o to, żeby projekt sfinansował tłum, czyli duża, niesformatowana, niedookreślona grupa ludzi, którzy jednoczą się jednorazowo wokół danego projektu. Nasza kampania, można powiedzieć, była kampanią finansowania społecznościowego w ciągu pierwszych 24 godzin. Bo wtedy ci ludzie, którzy czytają naszego bloga, którzy lubią nas na Facebooku, którzy dobrze nas znają, pojawili się i zaczęli wpłacać. Od drugiego dnia począwszy, kiedy ruszyliśmy na poważnie z promocją, z mailingami, kiedy dotarliśmy do różnych środowisk, które zaczęły nas wspierać, to już przestała być tylko nasza społeczność. To zaczęło być wiele różnych społeczności, które razem wzięte stanowią tłum. I właśnie ten tłum ma finansować projekt. Jak to wygląda w praktyce? Jak tłum finansuje? Najprościej jest odnieść to do tego, co widzicie na stronie projektowej, bo ona wskazuje na istotę rzeczy z miejsc. Pierwsze, co widzicie, to projektodawca. Tutaj w sensie bardzo do tłumu. Widzicie nas na naszym filmiku, widzicie nasze twarze. Projektodawca to jest ten, kto wychodzi z tłumu, wychodzi na chwilę przed szereg, odwraca się twarzą do reszty i mówi: hej, mamy pomysł. Naszym pomysłem akurat był pierwszy podręcznik crowdfundingu, była książka. Więc to, co jest naszym pierwszym obowiązkiem, to rzucić ideę, powiedzieć, co chcemy crowdfundować, dlaczego uważamy, że to jest ważne i zaprezentować to. Zaprezentować to dwojako. Z jednej strony napisać tekst. Marketer powiedział, napisać copy. Opisać, o co chodzi, wskazać na to, dlaczego warto to wspierać, wyjaśnić sytuację, w jakiej się znajdujemy, wyjaśnić, dlaczego w ogóle prosimy Was o Wasze pieniądze, powiedzieć, co oferujemy w danym. Z drugiej strony żyjemy w epoce mocno obrazkowej. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie nie mają ochoty przebijać się przez ten cały tekst, który stworzyliśmy i zagłębiać się we wszystkie nasze argumenty, powody i tak dalej. Więc niezbędnym jest przedstawić także filmik, a najlepiej jeszcze grafiki i infografiki. Dawniej w crowdfundingu było tak, że mówiło się, że filmik jest wysoce wskazany. Obecnie platformy nie chcą w ogóle wpuszczać ludzi, którzy filmikiem nie dysponują. Próbujmy rozebrać tą stronę kampanii, którą tutaj widzicie, na czynniki pierwsze. W pierwszym rzucie pomysł, idea. I my
prezentujemy akurat swoją rzecz, którą określić można jako produkt. Crowdfundujemy książkę. Ale tak naprawdę crowdfundować można najróżniejsze rzeczy. My wprowadziliśmy na użytek teoretycznego rozdziału w naszej książce schemat, który w skrócie określany jako PUDS, czyli produkt, usługa, dzieło, sprawa. Dlatego, bo w tym kwartecie mieści się w zasadzie każda rzecz, jaką można finansować. To, co jest kluczowe, to nie jest to, czy będziemy chcieli finansować wydanie płyty muzycznej, organizację konferencji, organizację kampanii społecznej, która podniesie świadomość w jakiejś ważnej sprawie. Ważne jest to, czy rzecz, na którą zbieramy finanse, ma cechy projektu. To znaczy, czy zbieramy na konkretną konferencję, konkretną płytę muzyczną, konkretną książkę, konkretną sprawę, bo w ramach crowdfundingu nie możemy na przykład zbierać na to, że tak w ogóle piszemy książkę, albo nie możemy zbierać na kontynuację działalności, albo nie możemy zbierać na założenie salonów. Musimy zbierać na to, że jest konkretnym projektem. Konkretnym projektem, który, mówiąc bardziej marketingowym językiem, można wysmartować, czyli można przyłożyć metodologię SMART. A zatem, projekt musi być po pierwsze prosty, prosty komunikat, tak jak u nas. Wydajemy pierwszy podręcznik crowdfundingu. Rzecz druga, musi być mierzalny, to znaczy musimy w prosty sposób pokazać, co ma być efektem na sam koniec, kiedy już zbierzemy pieniądze i kiedy nasze dzieło się zrealizuje. Po drugie, musi być osiągalny, to znaczy to musi być coś realnego. Na przykład była grupa gości w Stanach Zjednoczonych, która chciała zebrać parę miliardów dolarów na sfinansowanie gwiazd śmierci. Dzieje się tak. Co oczywiście nie jest realnym projektem, jako taki nie powinien zawracać głowy. To taki nie powinien zawracać głowy ludzi, którzy chcą crowdfundować. Dalej powinien być istotny. Znaczy powinno się zbierać na coś, co stanowi dla ludzi jakąś wartość, co oferuje wartość ludzi. Pewnie słyszeliście o kampanii, o której było dość głośno, pisaliśmy to też o niej na swoim blogu, gdzie facet finansował fakt, że zrobi sałatkę u siebie. Nie jest istotne, to nie oferuje wartości. Przepraszam, to są te zmieniaczane, to zmienia to w tej rzeczy. Ale nie dodaje wartości. Chociaż zaraz powiem o tym. I musi być określony w czasie. To znaczy trzeba z jednej strony pokazać, ile czasu zajmie nam sama kampania, a z drugiej strony powiedzieć, ile od momentu, kiedy zbierzemy pieniądze, będziemy potrzebowali, żeby dany projekt przeprowadzić. Przepraszam, jedna poprawka. Tak, Mateusz, ty jesteś autorem tego tekstu, nie my jesteśmy autorem tego tekstu. O tym także będziemy mówili w kontekście crowdsourcingu, bo właśnie na społeczności, naszej społeczności, naszym plemieniu opieramy się także tworząc content, budując naszą organizację. Mateusz, dzięki, że to wspomniałeś. Tak, będziemy patrzeć na twoje didaskalia w komentarzach. Mówiliśmy o tworzeniu wartości. Oczywiście wartość jest subiektywna. I chodzi o to, co tłum, co wspierający odbiorą jako wartość. To, co widzicie na tym slajdzie, to wbrew pozorom jest obraz. Jest to obraz, jest to dzieło sztuki. Obraz, który został jakiś czas temu sprzedany na licytacji w Nowym Jorku. I możecie zacząć strzelać w komentarzach, jaką kwotę uzyskał ten obraz i ile szczęśliwy nabywca. No... Jesteście bardzo blisko. Paweł, jesteś daleko. Ten obraz został sprzedany za 44 miliony dolarów. Dla kogoś subiektywnie ten obraz miał taką wartość. Mimo, że polegał on w zasadzie na tym, że ktoś pomalował na niebiesko kawał płótna, a następnie przeprowadził przez środek białą linię. Natomiast, jak widać, twórca i dom aukcyjny wiedzieli, że znajdą się ludzie, dla których ma to wartość, dla których to jest warte tego rodzaju pieniądze. I tak samo jest z każdym projektodawcą. On musi wyczuć tłum, który za nim stoi. Musi wyczuć swoich wspierających. I jeśli wspierający uważają, że jego produkt, usługa, dzieło albo sprawa są warte, to wtedy to jest dla projektodawcy rządzącej najważniejsze. Wyczucie tłumu to jest podstawowa cecha, którą musi posiadać osoba, która chce crowdfundować. Cel finansowy. Nie uderzając od razu w 44 miliony dolarów, jak widzicie, nasz cel był o wiele skromniejszy, wynosił tysięcy złotych. Cel finansowy to jest to, z czym wychodzimy w pierwszym rzędzie do ludzi i mówimy im, ile pieniędzy musimy zebrać, ile pieniędzy wy musicie wpłacić, abyśmy w ogóle mogli ten projekt udźwignąć.
Idea jest prosta. Przynajmniej w polskim crowdfundingu dzielnie mężczyzn modelu flexible funding, który pozwala na to, aby nie uzyskawszy minimum i z projektem dalej. Deklarujemy kwotę, tak jak w naszym przypadku 5 tysięcy. Jeżeli nam się uda uzyskać te 5 tysięcy, to pieniądze te są ostatniego dnia kampanii przelewane na nasze konto i od tej pory jest naszym zobowiązaniem wobec tłumu pociągnąć dalej i zrealizować swój projekt. Gdybyśmy nie uzyskali 100% tego, co zadeklarowaliśmy jako cel wyjściowy i na przykład mielibyśmy nawet 4999 zł, nie zobaczymy ani grosza z tych pieniędzy i nie musimy naszego projektu realizować. Nie może tak. Wejdę szybko słowo. Dlaczego istnieje taki system? Założenie jest takie, że osoba, która ubiega się o pieniądze od tłumu, ma w głowie rozrysowany jakiś konkretny budżet. Konkretną kwotę pieniędzy, która zostanie przeznaczona na bardzo konkretne cele cząstkowe, składające się na ten cel całkowity. Jeżeli ta osoba nie zbierze tych pieniędzy, to domniemuje się, że zabrakło jej funduszy na realizację takiej wartości, jaką zadeklarowała w swojej zbiórce crowdfundingowej. Czyli po pierwsze może nie dostarczyć tego, co obiecała, że dostarczy w ramach nagród, a po drugie wchodzi tutaj jeszcze też system płatności. I to jest jakby czwarta strona procesu crowdfundingu. Bo pierwsza strona to jest oczywiście crowd, druga strona to jest projektodawca, trzecia strona to jest platforma crowdfundingowa, chociaż nie zawsze jest ona obecna w crowdfundingu. Istnieje coś takiego jak zrób to sam crowdfunding, do it yourself crowdfunding i system płatności. I ten czwarty uczestnik procesu, system płatności, najbardziej niewidoczny, tak naprawdę jest takim zabezpieczeniem, aby nie było pokusy, żeby zatrzymać te pieniądze, które zebrano, ale które są niższe niż kwota, którą zadeklarowano na początku. Czyli one są trochę w zawieszeniu, tak jak czasami dochodzi do sporu między sprzedającym a kupującym na eBayu albo na Allegro i kiedy dochodzi do sporu, te pieniądze są zawieszone przez PayPal, są zamrożone i nie ma ich ani sprzedający, ani kupujący. Tak w przypadku crowdfundingu przez 30 dni zbiórki te pieniądze są zamrożone. Czyli jeżeli ja jako projektodawca nie zbiorę tych pieniędzy, to te pieniądze bez problemu wracają z powrotem do wszystkich wspierających, ponieważ one nie były na moim koncie. Gdyby były, to miałbym prawdopodobnie pokusę, żeby wymyślić coś, co da mi powód, żeby je zachować. Tak, poza tym chodzi o to, żeby pokazać, że ma się wotum zaufania od tłumu, że dostatecznie wielu ludzi to wsparło. I wreszcie chodzi też o to, żeby chronić wpłacających. Pamiętajcie, że tutaj finansujemy coś, co jeszcze nie powstało. To, co projektodawca pokazuje, to jest w najlepszym razie prototyp. Projektodawca uwiarygadnia to, że jeśli dostanie pieniądze, to zrealizuje projekt i zaoferuje nagrody i zrobi wszystko jak należy, ale na etapie finansowania on jeszcze przecież nie ma pieniędzy na to, aby ten efekt uzyskać. Więc chodzi o to, że gdyby tych pieniędzy nie pozyskał w ilościach wystarczających, to one bezpiecznie wrócą do wpłacających i nikt nie ryzykuje, wszyscy odzyskają to, co im się należy. Natomiast gdyby się udało, no to oczywiście nie dostają z powrotem pieniędzy, dostają nagrodę, którą dostają. I tutaj przechodzimy do kolejnego istotnego elementu, jakim są nagrody. Co to jest, o co chodzi z tymi nagrodami? Nagrody to jest to, co kupujemy w ramach przedsprzedaży w crowdfundingu po to, aby wesprzeć projektodawcę, ale jednocześnie po to, aby uzyskać swoją wartość zwrotną. Ponieważ crowdfunding tym się różni między innymi od zbiórki publicznej, że jest oparty na świadczeniu zwrotnym. Jest świadczenie wzajemne. Tak, dajemy pieniądze, tak, wspieramy jakąś ideę, ale tak, dostajemy za te pieniądze jakąś konkretną, bardzo konkretną, indywidualną wartość. Tak, i łączna ilość pieniędzy, jakie projektodawca uzyska ze sprzedanych nagród, to jest właśnie ta ilość, którą ostatecznie uzbiera na swój projekt. Widzicie tutaj przykładowo nagrody, do których my zachęcaliśmy do ich kupienia w ramach naszej kampanii. Najczęściej nagroda to jest po prostu odbicie, odwzorowanie tego, na co się zbiera. My zbieraliśmy na wydanie książki, więc jedna z nagród to jest po prostu książka. Dostaniesz naszą książkę, zostanie ci wysłana pocztą, kiedy będzie po wszystkim. W związku z tym, że w crowdfundingu najczęściej oferuje się ludziom jakieś bonusy, dorzucamy także PDF-ie niepublikowane wcześniej materiały. I nasza książka, która w przyszłości ukaże się także w takiej formule, że będzie można ją normalnie kupić w sklepie, będzie można ją wziąć ją z półki sklepowej, ale wtedy będzie droższa, aniżeli była w crowdfundingu. O, chciałbym. Dalej. Oczywiście nagrody trzeba różnicować, aby dawać ludziom możliwość, mniejszy wkład, większy wkład.
żeby dostosować je i na każdą kieszeń, i na każdy poziom zaangażowania ludzi, którzy chcą się w to włączyć. Więc widzicie droższą nagrodę za 300 zł, w ramach której ludzie otrzymują nie tylko książkę, ale także e-booka, także dodatkowe e-booki od naszych partnerów, którzy nas wspierają i pozwolili, abyśmy także ich książki oferowali, ale też świadczenia symboliczne. W crowdfundingu bardzo ważne są nie tylko produkty i taka chłodna ekonomiczna wycena, ale także doświadczenia. Także wszystko to, co symboliczne. I to, że będzie się wymienionym na końcu naszej książki jako ten, kto wsparł nas szczególnie hojnie, to, że będzie się miał jakąś spersonalizowaną wzmiankę na swój temat, dla wielu ludzi jest nawet istotniejsze od tego, żeby to mogli pozyskać jakiś produkt. Podobnie jak na przykład to, że będzie naklejka na książce, że ta książka została zakupiona drogą crowdfundingu. I jest to pewne wyróżnienie dla tych, którzy zaufali nam jako pierwsi i odpowiada to na pewną koncepcję, która teraz jest popularna w marketingu, jaką jest firsty, pierwszeństwa. To, że ja odkryłem tych ludzi, czy to, że ja odkryłem tą kampanię, tą książkę na długo zanim ona była w sklepach, więc byłem częścią pewnej społeczności, zrobiłem coś wcześniej niż inni. Jak widzicie, kolejna nagroda za 1000 zł, pakiet mecenacki, ona już właściwie w całości bazuje na doświadczeniu. To znaczy, że podczas imprezy, która ma tą książkę wylanczować, pokazać światu, ta osoba będzie miała wejście na backstage, będzie mogła usiąść z nami, zjeść z nami obiad, spędzić nieco czasu z projektodawcami, o których opisujemy w tej książce, z chłopakami z platformy crowdfundingowej Wspieram To, na której prowadzimy kampanię. I patrząc na to zupełnie obiektywnie, jakkolwiek nie mielibyśmy takiego mniemania o sobie czy o naszych projektodawcach, zjedzenie z nami obiadu czy spędzenie trochę czasu za kulisami nie jest warte 1000 zł. Ale chodzi tutaj po prostu o to, że mamy ewidentnie osobę, która nie jest po prostu zainteresowana pozyskaniem produktu, tylko mamy osobę, która chce wesprzeć ideę, którą zależy na tym, żeby sam cel się pojawił. I faktycznie drugiego dnia kampanii znaleźliśmy kogoś, kto płacił nam 1000 zł. Jeżeli mogę na chwilę ci przerwać. Ja też właśnie chcę nawiązać do tego, co mówisz o tym, że ktoś płacił nam 1000 zł. Dwa dni później wpłacił nam ktoś 1500. Pojawiło się fajne pytanie na czacie a propos sponsoring, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale no, załóżmy, że istnieje dalej taka tradycyjna instytucja sponsora, czyli kogoś, kto daje pieniądze w zamian za jakieś korzyści, najczęściej wizerunkowe. Ale zanim do tego przejdę, dzięki dla eninja.pl, bo ja też nie chciałem ci przerywać, ale masz w 100% rację. Istnieje w Polsce platforma Flexible Funding, czyli tego... Ja wiem, że istnieje, spokojnie, wiem, że to jest dominujący model. Jest taki, znaczy nie powiedziałeś, że nie ma w Polsce na ten moment takiej platformy. I ta platforma to jest odpalprojekt.pl i to jest subplatforma BizFund, o ile się nie mylę. I rzeczywiście jest taka platforma, chociaż w ogóle o niej nie słychać. No ale my też mamy swoją opinię na temat Flexible Funding. Jest to negatywna opinia. Jak mogliście już usłyszeć, jak mówiłem o tym, że nie bez przyczyny jest ten mechanizm. All or nothing, czyli jeżeli nie zbierzemy dokładnie tej kwoty, którą zakładaliśmy, to jest projekt nieudany, no bo to powstało po to, żeby nie było wtopy z projektem później, czy żeby nie było poszkodowanych, którzy wspierali ten projekt i na drodze cywilnej muszą dochodzić swoich praw, czyli tego świadczenia zwrotnego, które im obiecano, a świadczenie zwrotne nie powstaje, bo na przykład nie wystarczyło pieniędzy na wydanie książki. Ale teraz jeszcze wracając na moment do tego, co tam przeczytaliśmy na czacie a propos sponsora. My mieliśmy pakiet właśnie dla sponsora 1500 zł, ale crowdfunding, piękno crowdfundingu polega na tym, że jest to alternatywa dla mecenatu, takiego hojnego mecenatu, którego dokonuje jedna osoba, czy właśnie sponsoringu, bo tutaj nie dostajemy 15 tysięcy złotych od jednej osoby, dostajemy po złotówce od 15 tysięcy osób. I to jest tak naprawdę ten długi ogon crowdfundingu, na którym no, wszyscy powinni polegać, ale dobrze jest nie zamykać furtek dla tych hojniejszych w tłumie, których można nazwać sponsorami albo mecenasami. I my trafiliśmy na takich mecenasów i na takich sponsorów, czy właściwie na takiego mecenasa i sponsora w ciągu kilku dni od rozpoczęcia zbiórki. I mogę tylko rzucić tak, mogę tylko rzucić, że ten, kto był sponsorem, to był Michał Wawrzynia. I wybrał nagrodę, jaką było przygotowanie kampanii, czy zarysu kampanii crowdsourcingowej dla wybranej organizacji. I przepraszam, bo to przeczytałem coś zabawnego, co Paweł napisał.
Jesteśmy oczywiście bardzo za to wdzięczni i także gdybyście robili swoje kampanie crowdfundingowe, to polecamy Wam oprzeć się na tym długim ogonie, ale nie wykluczać właśnie kogoś, kogo można by nazwać sponsorem. No to jest taki sponsor w tłumie. Czasami to jest firma, która na przykład w zamian za umieszczenie logo na Waszej stronie albo w jakiś sposób zawarcie elementu swojego brandu w Waszym produkcie, Waszej usłudze, będzie w stanie wyjąć nawet 10 tysięcy złotych. To może być jakiś wasz potencjalny partner, na przykład dystrybutor, jak było w przypadku gry Pan Lodowego Ogrodu, gdzie pojawiła się wpłata chyba w wysokości około 15 tysięcy złotych, czy 7 tysięcy złotych, no coś takiego, nie jestem pewien, nie chciałbym teraz ani przesadzić, ani podać za małej kwoty. W każdym razie pojawił się wydawca, który tak naprawdę wyłożył te pieniądze na poczet współpracy. I to się zdarza w crowdfundingu i warto zostawiać furtkę na coś takiego. Więc odpowiadając na pytanie, crowdfunding docelowo opiera się na tym długim ogonie, ale jest coś takiego jak sponsoring i jest coś takiego jak mecena. Dziękuję. Przy nagrodach, jak widzicie, na bazie tylko trzech nagród, które my tutaj pokazaliśmy, łącznie w naszej kampanii było ich 11, sky is the limit. Właściwie tylko kreatywność i możliwości projektodawcy ograniczają to, jakie nagrody ostatecznie zaprezentuje. Żeby wskazać przykład skrajny. Był programista, który pracował dla WordPressa i który poczuł się mocno rozczarowany tym kierunkiem, jaki WordPress doszedł. Czy WordPress przestał być po prostu platformą dla blogerów, która jest dostępna dla wszystkich, zaczął się mocno orientować na duży biznes. I on postanowił stworzyć alternatywną platformę, którą nazwał Ghost. I ten Ghost miał być na zawsze darmowy, miał być open source'owy, i miał przede wszystkim gromadzić wokół siebie drobnych blogerów, którzy będą realizować swoje cele poprzez tą platformę. I w związku z tym, że właśnie ten człowiek kiedyś pracował dla WordPressa, zbierał ogromną ilość negatywnych komentarzy, ludzi, którzy nazywali go zdrajcą, ludzi, którzy twierdzili, że nauczył się wszystkiego u WordPressa, teraz buntuje się tylko swoim nauczycielom, ludzi, którzy wreszcie twierdzili, że na pewno ma zamiar zarobić na tym ciężkie pieniądze i tylko tworzy taki wizerunek zaangażowanego społecznika. I on, patrząc na te wszystkie negatywne komentarze, zaproponował następującą nagrodę. Powiedział, za kilka tysięcy dolarów. Powiedział, jeżeli otrzymam wpłatę bodajże 5 tysięcy dolarów, to wytatuuję sobie logo WordPressa w widocznym miejscu o rozmiarach odciśniętego kubka od kawy, a cały ten proces nagram i wyślę temu, który tą nagrodę kupił. I o ile się nie mylę, ktoś kupił tą nagrodę. Nazwa nagrody była Haters Gonna Be Created. Więc na dobrą sprawę, tak jak powiedziałem, limitu, jeśli chodzi o nagrody, nie ma. Trzeba tylko pamiętać o jednej fundamentalnej rzeczy, że te nagrody trzeba będzie po zakończonej kampanii do ludzi wysłać. A tutaj pojawiają się rozliczne komplikacje. Po pierwsze, nagrodę często trzeba po prostu wytworzyć. Trzeba ponieść jakiś koszt na to, żeby nagroda powstała. Później trzeba ponieść koszt na to, żeby nagrodę wysłać do wspierających. Trzeba też rozważyć to, że może się zdarzyć tak, że jakaś nagroda oferuje nam jakiś zysk, ale jeżeli kupi ją 50 osób, 80 osób, 100 osób, to będzie zostanie problem z tym, całkiem duża ilość projektodawców się mierzy, że zostanie osiągnięty nominalny cel, natomiast koszt wytworzenia nagród będzie tak duży, że nie będziemy w stanie naszego ostatecznego celu, nie finansowego, ale tego celu polegającego na realizacji projektu, wdrożyć w życie. Zauważyłem, że już takie pytania w czasie padały, więc odpowiem na nie z miejsca. Wyznaczając cel finansowy, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że fiskus zażąda dla siebie stosownej daniny, czyli 19% podatku od podatku dochodowego, chyba że prowadzimy fundację i zrobimy to na fundację. I platforma zażąda dla siebie marży i pośrednik płatności, ten, który trzyma pieniądze w zawieszeniu, póki kampania trwa, także zażąda marży dla siebie. Ta marża platformy i marża pośrednika łącznie zazwyczaj oscylują w okolicach 10%. Więc to, co właśnie Wam zaprezentowaliśmy na bazie tych nagród, to jest typowy dla crowdfundingu model przedsprzedażowy. Na tej infografice widzicie trzy rodzaje relacji, w jakie każdy z nas może wejść z, no nazwijmy to projektodawcą, sprzedawcą, jakkolwiek chcecie. Każdy zna tą trzecią, każdy jest konsumentem, każdy zna sytuację, w której przychodzi i kupuje gotowy towar. Presumenctwo zabiera nas o jeden krok wstecz, to znaczy
zanim produkt powstał, już wstępnie wykładamy na niego pieniądze. Projektodawca z tych pieniędzy finansuje stworzenie tego projektu i na koniec produkt trafia do nas. Ale, i o tym Filip jeszcze powie parę słów w drugiej części prezentacji, naprawdę dobrze zrobiona kampania crowdfundingowa obejmuje jeszcze prosumentwo, czyli sytuację, w której nasi wspierający są jednocześnie producentami i konsumentami, prosumentami, czyli mają wpływ na produkt, który tworzymy. Ich opinia, ich uwagi, ich komentarze, ich potrzeby na bieżąco sprawiają, że skoro jeszcze produkt nie jest skończony, skoro jeszcze dopiero po finansowaniu jego ostateczna wersja zostanie przez nas wdrożona, to czemu zamiast zgadywać, czego ludzie chcą, po prostu ich nie zapytać i nie wdrożyć jeszcze tych zmian na bieżąco? Przepraszam, że ci przerwę. Tak, jest teraz merytorycznie. Niedługo będzie mniej merytorycznie, bardziej cool. Zostańcie z nami. Kontynuuj. Dobra, to przerzucę slajd, żeby szybciej przejść do punktów nie merytorycznych. Tam takie pytanie się pojawiło o marże, jeżeli chodzi o platformy. W większości platformy podają swoje marże, łącząc je od razu z marżą pośrednika płatności. To jest transferuj.pl, transfer24, przelewy i tak dalej. I to jest około 1,5% bierze pośrednik płatności albo 2,5%, a platformy starają się to tak zaokrąglać, żeby wyszło od 10 do 12% najczęściej. Tam jeszcze jakieś było pytanie, ile potrzebujemy zebrać, żeby wydać książkę, no to o tym jeszcze będziemy mówili w trakcie, 5000 zł, już zebraliśmy to w ciągu 2 dni, ale mamy stretch goal, o którym chyba teraz ja powiem, nieco. Jeszcze próbuję sobie przypomnieć, jakieś pytanie było. Aha, już wiem. Chodziło o fundację i stowarzyszenia. Tak, jak rozliczałem się już potem z podatku, to fundacji i stowarzyszenia, jeżeli przeznaczają to na cele statutowe, to mają inną sytuację, niż gdyby to robiła osoba indywidualna i musiałaby zapłacić ten 19% podatek dochodowy obok marży dla platformy i marży dla pośrednika płatności. Cele dodatkowe są o tyle potrzebne w crowdfundingu, że jak w naszym wypadku, jeżeli zbierzecie cel, który zakładaliście w 2 dni i zostaje Wam jeszcze na przykład 28, to można robić kampanie, które trwają nie 30, a 60 dni, no to pojawia się pytanie, co dalej z tą kampanią? 28 dni, nie wiem, takiego dryfowania, nudu, no jednak kampania crowdfundingowa powinna być doświadczeniem. I to jest doświadczenie zarówno dla projektodawców, organizatorów zbiórki, jak i dla samego crowdu, dla tłumu. Tłum angażuje się w to emocjonalnie, bo wierzy w jakiś projekt, ale też wierzy w ludzi, którzy go realizują i oczekują jakiegoś ciekawego doświadczenia w ramach tej zbiórki, jakiejś interakcji, wymiany pomysłów, poczucia takiej inwestycji emocjonalnej w projekt. W taki sposób, że mogą uczestniczyć w tym projekcie i być z nim na etapie dopiero powstawania i widzieć na przykład te pomniejsze sukcesy, które się odnosi, kiedy dopiero powstaje ten projekt, na przykład informacja o tym, że pojawił się jakiś partner, albo jakaś duża wpłata pieniędzy, albo na przykład moment, w którym w trakcie kampanii ktoś nadał nowego kształtu produktowi i prezentuje go w nowym filmiku, tego typu rzeczy. Więc co zrobić, żeby te 28 pozostałych dni nie było nudnych ani dla projektodawcy, ani przede wszystkim dla tłumu, jak już zebrało się 5 tysięcy, czy tą kwotę docelową w ciągu 2 pierwszych dni. Wyznacza się tak zwane cele dodatkowe. I cele dodatkowe to są te cele, które uzasadniają zebranie większej ilości pieniędzy niż ta kwota, którą początkowo zakładaliśmy. Po pierwsze, to motywuje tłum do dalszego wpłacania, bo mają cel do tego, żeby to robić. Oczywiście, nawet jeżeli nie ma takiego celu dodatkowego, to znajdą się ludzie, którzy będą wpłacali, bo raz jeszcze, to jest trochę taka przedsprzedaż. Więc będą ludzie, którzy będą chcieli na przykład kupić, którzy będą chcieli kupić egzemplarz naszej książki i po to tam wchodzą, żeby kupić sobie w przedsprzedaży egzemplarz naszej książki. Ale będą też ludzie, którzy chcieliby wpłacać na jakąś taką wartość ogólną dla wszystkich. Tak jak wartością ogólną wierzymy, że jest nasza książka i wydanie jej, tak, wartością dodatkową jest, ale także ogólną, jest ten stretch goal, czy ten cel dodatkowy, który wprowadziliśmy po tych 2 dniach, czyli zebranie 9,5 tysiąca złotych, czyli 4,5 tysiąca złotych więcej niż planowaliśmy, po to, aby usprawnić, czy poprawić jakość doświadczenia, jakim będzie crowd party. A crowd party to jest impreza na premierę naszej książki, którą chcemy zrobić dla Was. Tak, dobrze zrozumieliście, wszyscy jesteście na nią zaproszeni. Wstęp jest wolny nawet dla tych, którzy nie wpłacali na naszą zbiórkę. Chcemy zrobić trochę z tego taką platformę osobistego spotkania i rozmowy o crowdfundingu, poznania projektodawców, którzy pojawili się w naszej książce, poznania nas, poznania ludzi z platformy Wspieram to, trochę takiego networku,
poznania problemów, z jakimi musieli borykać się projektodawcy. I takie było założenie początkowe, żeby to po prostu było miejsce na spotkanie, okazja do spotkania, okazja do wymiany doświadczeń, ale stwierdziliśmy, że za te dodatkowe 4,5 tysiąca złotych, będziemy w stanie tworzyć tego doświadczenia jeszcze bardziej unikalne doświadczenie. I postanowiliśmy zebrać pieniądze na koncert zespołu Yoga Terror, który jest jednym z bohaterów naszej książki i crowdfundował swoją debiutancką płytę. I 1500 zł na zatrudnienie filmowca, o którym też będziemy jeszcze mówili, Łukasza Klata, który nakręci ten koncert, zmontuje ten koncert, wrzuci do YouTube i my udostępnimy go wszystkim zupełnie za darmo. Więc widzicie, jakby ta wartość jest wartością dodatkową dla wszystkich. Nawet tych, którzy nie wpłacają, a pójdą na ten koncert i pójdą na to wydarzenie. Bo robimy to dla was, nie chowamy tego do kieszeni. Ale oczywiście są inne sposoby tworzenia celów dodatkowych. Na przykład ktoś może, nie wiem, weźmy za przykład grę Wasteland 2. Zebrali chyba tam 400 tysięcy złotych bardzo szybko i powiedzieli, co możemy zrobić, żeby zebrać dodatkowe pieniądze i dać jakąś wartość zwrotną wspierającą. Powiedzieli, dobra, zróbmy wersję Linuxową gry. I rzucili tam chyba 300 tysięcy dolarów, zebrali 300 tysięcy dolarów i zebrali i byli w stanie stworzyć także wersję Linuxową. Zobaczyli, że dalej następują wpłaty, musimy znaleźć kolejny jakiś cel. Wskazali dodatkowe chyba 400 tysięcy dolarów, powiedzieli, jeżeli zbierzemy ten cel, jeżeli osiągniemy wspólnie ten cel, bo to jest trochę też taka rywalizacja, jeżeli wspólnie osiągniemy ten cel, to będziemy mogli zatrudnić Marka Morgana, kompozytora muzyki do oryginalnych dwóch pierwszych Falloutów. Dalej, jeżeli zbierzemy kolejne 100 tysięcy, będziemy mogli zrobić lokalizację językową, czeską, polską, niemiecką, francuską. Więc są różne sposoby na to, żeby zaznaczać czy rysować tą wartość dodatkową, żeby zebrać więcej pieniędzy. Zdarzają się projekty, w których nie ma tak zwanych stretch goals. Trudno powiedzieć wtedy, co dzieje się z tymi pieniędzmi. Najprawdopodobniej trafiają jako zysk dla organizatora zbiórki, bo też niektóre zbiórki crowdfundingowe mają taki czysto przedsprzedażowy charakter. Czyli no, ktoś tam sprzedaje na przykład swoją grę planszową, którą już ma gotową, ma wydawcę, no ale traktuje to jako kanał przedsprzedaży i zarabia na tym i trudno im to odmówić. Znaczy szkoda, że pozbawiają tłum fajnego doświadczenia, jakim jest interakcja, wspólne osiąganie celów, takie poczucie wspólnoty, budowania plemienia wokół siebie, o którym zaraz będziemy mówili. I to jest, nie możemy powiedzieć, żeby to była szkoda dla crowdfundingu, ale na pewno jest to strata dla projektodawców, dla projektodawcy i dla samego tłumu. Bo ważna jest ta relacja między nimi. Tak, znaczy nam zależało na dwóch rzeczach, dodatkowych. Pierwsza to jest, żeby wzmacniać to, co chcieliśmy uzyskać poprzez książkę, czyli żeby o crowdfundingu było głośno. Żeby dać kolejny pretekst ludziom, mediom, do tego, żeby mówić o crowdfundingu i o tym, żeby crowdfunding promować. I książka to jest jedna rzecz, a teraz poprzez tą imprezę, poprzez ludzi, którzy tam przyjdą, media, które o tym napiszą, jeszcze więcej ludzi o crowdfundingu. Więc trzymamy się cały czas tego pierwotnego celu nagłaśniać, promować crowdfunding. Z drugiej strony pokazujemy, że bardzo realne są efekty crowdfundingu, bo my pokażemy swoją książkę. Yoga Terror pokaże muzykę, którą tworzy i wygrają kawałki z płyty, którą wydali dzięki crowdfundingowi. Inni projektodawcy też pokażą niezwykłe rzeczy, które dokonali dzięki crowdfundingowi na tej imprezie tam. Zresztą o tych projektodawcach jeszcze trochę się dowiecie. I druga rzecz, na której nam zależało, to po części płynie z tego, co Filip powiedział przed chwilą, chcieliśmy spalać nadwyżki. Gdyby nam, bo z każdej sprzedanej książki, okej, wychodzimy mniej więcej na zero, ale jeśli mamy nagrodę, która polega na tym, że zrobimy ci kampanię crowdsourcingową i płacisz 1500 zł, przeprowadzimy dla ciebie szkolenie i płacisz 500 zł, no to mamy tutaj zdecydowane nadwyżki. Teraz jak te nadwyżki spalać? No właśnie, stworzyć cel dodatkowy, opłacić filmowca, opłacić przewiezienie sprzętu, tego typu historie i w ten sposób wszystkie te pieniądze, które zarobimy ponad to, co jest nam potrzebne do wydania książki, na spokojnie wydajemy na inny cel i oddajemy tą wartość tłumowi w zamian za to, że nas chwali. Dzięki Jan za bardzo, bardzo, bardzo fajną uwagę i widziałem, że pisałeś do E-Ninja i E-Ninja też się włączył, też rzucił fajną uwagę ze swojej strony. Także propsy dla was. Zgadzam się a propos tego ryzyka, że to nie jest tak po prostu przez sprzedaż. Ludzie myślą, że płacą, wszystko będzie gotowe. No, zdarzają się potężne wtopy, czego dobrym przykładem jest właśnie zbiórka na Secret Service, bardzo głośna. Ale korzystając z okazji, Jan, dzięki, że to rzuciłeś i powiedziałeś o ryzyku.
Jedna z pierwszych rzeczy, o których zaczęliśmy pisać i o których zaczęliśmy mówić na spotkaniach jako We The Crowd, było budowanie świadomości, że crowdfunding to nie jest tylko i wyłącznie zbiórka pieniędzy. Crowdfunding składa się z trzech etapów. Crowdfunding to jest kampania i zbiórka pieniędzy, to jest realizacja projektu i trzeci punkt, rozliczenie się z tłumem, czyli wysyłka nagród. I o udanej, może inaczej, o udanej zbiórce można mówić na przykład w naszym przypadku już teraz, ale o udanym projekcie crowdfundingowym, czy w ogóle o udanym projekcie We The Crowd, jakim jest nasza książka, można mówić wtedy, kiedy my wydamy tą książkę na rynek z OnePress, a wy dostaniecie swoje egzemplarze. To jest udany crowdfunding. I rację miał Jan. Może być taka sytuacja, w której coś nam się zepsuje w relacji z wydawcą. Albo, nie wiem, spłonie drukarnia. I nie będziemy w stanie dostarczyć nagród na czas, albo nawet... To mógłby ją podpalić. I nie będziemy w stanie wydać książki. I to znaczy, że ponieśliśmy porażkę. To, że projekt został schrzaniony. Mimo, że kampania zakończyła się sukcesem. Więc dzięki za tę uwagę, że crowdfunding wiąże się z ryzykiem i to nie działa tak, jak zwykła przedsprzedaż. Znaczy, mechanizm jest taki sam, ale efekt nie zawsze jest taki sam. Bo czasami możecie nie dostać tej gry, którą crowdfundowaliście, otrzymacie z powrotem pieniądze. Miejmy nadzieję, że tak będzie na przykład w przypadku Secret Service. Bo to jest propozycja, z którą wyszła ta ekipa, która teraz zakłada. No ale dzięki, jakby czytamy wszystko to, co piszecie, jesteśmy otwarci na tłum, jak zakłada nasza filozofia, więc dzięki, że o tym wspomnieliście. Teraz parę słów o tym, jak można crowdsourcować pewne rzeczy, jak budować plemię wokół siebie, czyli budować szczerą, autentyczną relację między kilkoma ludźmi, czy jednym liderem, którzy mają wizję i chcą coś zmienić, nie godzą się po prostu na status quo. Wejdę Ci słowo o magiku od buzzwordów. Czym jest crowdsourcing? Crowdfunding już wiecie. Zwracacie się do tłumu o pieniądze. Natomiast crowdsourcing tak samo. Do tłumu, ale niekoniecznie o pieniądze. Crowdsourcing jest szerszym pojęciem. W przypadku crowdsourcingu prosimy tłum o pomysły, o pracę, o ideę, o głosy, o zabranie głosu. Czyli crowdsourcing tak naprawdę obejmuje wszelką formę twórczej aktywności, którą tłum wkłada w działalność nas jako osób czy naszej organizacji. Tak. I budowanie plemienia, crowdsourcing, crowdfunding były podstawą naszego działania od samego początku. Zakładaliśmy bloga 10 miesięcy temu i wiedzieliśmy, że chcemy na każdym etapie tworzenia tego bloga, oczywiście odniesienie do crowdfundingu, na każdym etapie tworzenia tego bloga angażować społeczność. Oczywiście pieniądze my wyłożyliśmy, no bo głupio jest tak crowdfundować bloga o crowdfundingu. Chociaż crowdfundowaliśmy książkę crowdfundingu. Ale osoba, która nam zbudowała tego bloga, to jest efekt crowdsourcingu. Osoba, która nam zaprojektowała logo, to jest też trochę efekt crowdsourcingu. A jeżeli nawet nie crowdsourcingu, bo nie wchodziliśmy na żadne platformy crowdsourcingowe, to na pewno wykorzystanie swojego networku i budowanie plemienia. To były już pierwsze osoby, które znalazły się... Dzięki, że fajne logo, też tak uważam. To były pierwsze osoby, które znalazły się w naszej orbicie. To były pierwsze osoby, które mogły liczyć na wdzięczność. Powiedzmy, że to jest ekonomia wdzięczności. Adrian, który stworzył nasze logo, Adrian Dąbrowski. Nie, przepraszam. Adam Trombala. Adam Trombala stworzył. Adrian też tworzył. Adrian tworzy teraz wszystkie loga, jakie widzimy. Znaczy, jakie... Wszystkie grafiki, które tworzymy, tak. Natomiast logo stworzył Adam Trombala. Tak. Znakomity grafik i bardzo wiele rzeczy tak uzyskaliśmy. Wbijaliśmy na jakąś grupę na Facebooku i mówiliśmy, dysponujemy skromnym budżetem, ale mamy wielkie marzenia. Kto z Was zna kogoś, kogo można polecić, kto by tak tego typu zadanie wykonał? Pisaliśmy do znajomych. Filmy, które widzieliście, ten crowdfundingowy, nakręcił dla nas Łukasz Klat, którego polecił nam, znany Wam skądinąd Paweł Soczyński. Dlatego, bo to nas przekonało. Łukasz już kiedyś kręcił filmik dla jednej kampanii crowdfundingowej. Przepraszam, bo ja zapatrzyłem się w komentarze i szybko odpowiem. Agnieszka, jak najbardziej crowdsourcing służy także do badań, do poznania opinii tłumu, do, że tak użyję nomenklatury marketingowej, do pozyskiwania insightów i feedbacku. I my to robimy. My, o czym jeszcze będę mówił, udostępniliśmy za darmo ogromną część naszej książki. Tak naprawdę core naszej książki jest dla Was za darmo, na zasadzie freemium. Tak jak możecie Skype'a używać za darmo,
ale żeby używać jakichś tam poszczególnych usług w ramach Skype'a, musicie zapłacić pieniądze. Tak trochę jest z naszą książką. My chcemy się dzielić z główną jej wartością za darmo i macie ją dostępną na naszym blogu. A prosimy też społeczność, nasze plemię i w ogóle tłum, żeby czytając tą treść, dawał nam zarazem pomysły, co możemy zrobić, żeby usprawnić tą treść, albo o czym jeszcze chcieliby tam przeczytać. To jest właśnie crowdsourcing, ale jeszcze o tym zaraz więcej powiemy. No i jeszcze a propos tego, co napisał ponownie A-Ninja, że bardzo ważne jest dobre przygotowanie do projektu. My o tym piszemy w swojej książce. Poświęcamy temu naprawdę sporo miejsca i sporo kartek w naszym niezbędniku crowdfundingu. Nazywamy to po prostu budżetowanie. I nie jest to proste, szczególnie jak uwzględnia się koszty nagród, bo tutaj potrafią być trudne sytuacje, kiedy okaże się, że na przykład mnóstwo ludzi wybrało nagrodę, która jest dla nas po prostu nierentowna. I nie wiem, na przykład kupiono tam 50 jakichś kubeczków, które nie przyniosły nam tak dużo pieniędzy, bo koszt wytworzenia i wysyłania tego kubeczka jest tak duży, że my zebraliśmy 5 tysięcy złotych, ale w rzeczywistości dysponujemy po odjęciu tam marsz i tak dalej 2000 złotych, a 1500 idzie na kubeczki. Na wyprodukowanie tych kubeczków i na wysłanie. I to nawet nie ma wiele wspólnego z naszym projektem. Także doświadczenia są zawsze dobre. Tak, i nagrody symboliczne, czyli na przykład podziękowanie na Facebooku, wspólne zdjęcie. Ale wracając do naszego bloga. Jest takie założenie, założę okulary, żeby być trochę mądrzejszym. Jest taki fajny facet, filozof marketingu, który się nazywa Seth Godin, który stworzył kilka dobrych koncepcji marketingowych. Mocno się dzisiaj przyjęły, jak na przykład marketing za przyzwoleniem, marketing partyzancki, który stworzył razem z Jayem Konradem Levinsonem, koncepcja Plemion 2.0. I a propos właśnie tej koncepcji Plemion 2.0, Seth Godin powiedział, że każde plemię musi mieć kilka elementów, które tworzą z tego plemię. Po pierwsze musi mieć jakiegoś lidera, czasem może być to ciało zbiorowe, lub raz. Każde plemię musi mieć platformę komunikacji, interakcji. Każde plemię musi mieć jakiś wspólny interes i ideę, która spaja to plemię i która sprawia, że ludzie chcą realizować wspólnie jakiś cel. I my, według tej filozofii, która szczerze wynika jakby z naszych przekonań i naszych wartości, a nasze przekonanie i nasze wartości można by sprowadzić do założenia, że ekonomia dla 99% jest lepsza niż ekonomia dla 1%. My to nazywamy crowdonomia. I crowdsourcing i crowdfunding są środkami do realizacji tego celu, jakim jest crowdonomia, ekonomia dla 99%. I budowaliśmy swojego bloga w oparciu o społeczność, w oparciu o założenie, że chcemy zbudować wokół siebie plemię, bo wiemy, że 1000 zaangażowanych fanów, z którymi mamy bardzo symetryczną relację, jest znacznie bardziej wartościowy niż cały tłum, który jednak nie ma możliwości interakcji ze sobą, który nie otrzymuje takiego zaangażowania emocjonalnego z naszej strony. I cała treść, którą tworzyliśmy, właśnie była dedykowana dla tych ludzi. Wiedzieliśmy, że będzie taki moment, w którym być może będziemy potrzebowali pomocy naszego tłumu. Że zaczniemy na przykład zbiórkę crowdfundingową. I w pierwszej kolejności będziemy liczyli właśnie na to plemię, na tą społeczność, którą zgromadziliśmy wokół siebie. I tak się stało. W ciągu pierwszych kilkunastu godzin to naprawdę właśnie było finansowanie społecznościowe. To nie było finansowanie przez tych, to było finansowanie społecznościowe. To był tribe funding. Ponieważ nasze plemię, kilkanaście pierwszych osób, to byli ludzie, którzy czytali nasze teksty, którzy byli z nami, jeżeli nie od samego początku, to przynajmniej zaangażowani w to, co robimy od jakiegoś punktu i zostali z nami do dzisiaj. I to, co jest najfajniejsze w tym finansowaniu przez tłum, to że ta fala rozpoczęta przez plemię trafia do coraz szerszych kręgów tłumu. I wtedy zaczyna się to finansowanie przez tłum, o którym tak naprawdę cały czas mówimy, czyli pojawiają się pierwsze wpłaty od ludzi, o których wcześniej nigdy nie słyszeliśmy. Ktoś tam w naszym plemieniu do nich dotarł. Albo ktoś w naszym plemieniu dotarł do kogoś, kto dotarł do tych gości, którzy płacili. I to jest taka kula śniegowa. A przy tym wiedzieliśmy, że ci ludzie, którzy wpłacali nam pieniądze, którzy byli w naszej społeczności, którzy są w naszej społeczności, to ludzie, którym być może my za miesiąc będziemy wpłacali. Bo my wiemy, że część z nich chce zrobić projekty crowdfundingowe. Przypuszczamy, nawet śledząc ten czat, że wśród Was są osoby, które chcą zrobić projekt crowdfundingowy, między innymi dlatego tutaj są dzisiaj. I być może dzisiaj Wy wesprzecie nasz projekt, a jutro my wesprzemy Wasz projekt. Dlatego nie bez przyczyny na naszym blogu ten dział z lewej strony nazywa się My równa się Wy. Staramy się naprawdę traktować się, jakbyśmy byli dokładnie na tym samym poziomie, bo role mogą się bardzo szybko odwrócić. Wszyscy jesteśmy w tłumie, wszyscy realizujemy nasze projekty
ze wsparciem tłumu i polegając na ludziach dokładnie takich jak my. Wspomniałem wam już o tej koncepcji plemion 2.0 i We the Crowd jest takim z założenia multiversum, które łączy inne uniwersa. Jakbyście się przyjrzeli temu naszemu logo i symbolowi, który się tam znajduje, on reprezentuje tłum. Te kuleczki to jest tłum, które czasem wchodzą inaczej. Te kuleczki, każda z tych kuleczek z osobna to jest plemię. I te plemiona czasem wchodzą ze sobą w interakcje, jak na przykład w przypadku zbiórek crowdfundingowych, albo jak w przypadku naszego bloga. W toku naszej twórczości, naszej działalności poznaliśmy bardzo fajnych projektodawców, organizatorów ciekawych zbiórek crowdfundingowych, z którymi zaczęliśmy od tego, że zrobiliśmy z nimi wywiady. My to uznaliśmy za interesujące success stories, z którymi chcieliśmy się podzielić z naszą społecznością. I każdy z nich to był lider plemienia. To byli liderzy plemion, które zgromadziły się wokół nich, puściły info do tłumu i tak naprawdę pozwoliły na sfinansowanie projektów pomocą tłumu. Ale każdy z nich miał wokół siebie jakąś społeczność po tych zbiórkach crowdfundingowych, a często także i przed nimi. I ci projektodawcy to jest Board and Dice, czyli twórcy gry Piwne Imperium, fantastyczni goście, Irek i Filip, nasi serdeczni koledzy, których pozdrawiamy w tym momencie. Space is More, czyli wrocławscy studenci wrocławskiej Politechniki, którzy dostali się do finału konkursu organizowanego przez NASA. Aha, żebyśmy opowiedzieli. Dobry make. Dobra, to szybko dokończę o tych pozostałych dwóch. Tak. Jest Yoga Terror, która jest zespołem crowdfundującym swój debiutancki album. No i The Armory, czyli sklep, który oferuje koszulki dla graczy. Czyli jakby taki konkretny niszowy segment. Piwne Imperium, Filip i Irek, goście, których znamy, goście, z którymi piliśmy, więc więź jest dość bliska. Oni sfinansowali swoją grę Piwne Imperium ze wsparciem tłumu. Ich historia była tak naprawdę pierwszą, która podrzuciła nam pomysł, ażeby naszą książkę zbudować na zasadzie nie takiego teoretyzowania i rozważania nad crowdfundingiem, tylko żeby opowiedzieć o ludziach. O liderach, którzy mają swoje plemiona, którzy tworzą jakąś wartość dla tłumu, ze wsparciem tłumu. I oni byli pierwszymi takimi liderami, czy jakby przywódcami konkretnego plemienia, którzy nas zainspirowali do tego, żeby pogłębić ten temat. Zrobiliśmy z nimi wywiad i później postanowiliśmy zrobić analogiczny. Właściwie dwóch plemion. To było ciekawe w tym przypadku. Oni z jednej strony są dołowymi piwowarami, są pasjonatami piwa, z drugiej strony tworzą gry planszówkowe, mają własną firmę, która się tym zajmuje. I to, co im się udało zrobić, to jest połączyć te dwa światy, które normalnie się na co dzień nie spotykają. Znaczy, z jednej strony dotarli do ciekawych lokalnych browarów i browarników i powiedzieli im, chcemy promować lepszą kulturę picia piwa, chcemy promować browary takie jak wasze i chcemy je umieścić w naszej grze. Dla was to może być traktowane jako promocja, może być traktowane jako zabawa. Dla nas to jest wzbogacenie tej gry, z którą chcemy wyjść do ludzi. To samo powiedzieli do właścicieli pubu. Dla graczy z kolei całkiem ciekawe, że mogą ważyć piwo, które naprawdę istnieje, czy sprzedawać je do pubu, które naprawdę istnieje. Z drugiej strony pozyskali, animowali swoją społeczność, czyli społeczność planszówkowców, pokazując im, że chcą stworzyć naprawdę skomplikowaną i naprawdę realistyczną grę planszową, gdzie ten cały proces ważenia piwa jest oddany bardzo realistycznie. Więc animowali swoje społeczności, bezpośrednio zwracając się do nich, pokazując im, jaka jest ich wizja. Z drugiej strony, jak widzicie tutaj na tym slajdzie poniżej, organizując turnieje Piwnego Imperium, kiedy jeszcze Piwne Imperium było tylko prototypem, i w czasie tych turniejów, zbierając ludzi opinie, uwagi, jak mogą tą grę udoskonalić, co mogą zmienić, jak mogą ją lepiej wyważyć, i budując dla siebie poparcie. Na przykład udało im się zrobić podkładki pod piwo, czy plakaty, które właściciele pubów kompletnie bezinteresownie umieszczali w swoich lokalach, bo podobała im się sama idea. Okej. Gosia, dziękuję ci za uwagę. Bierzemy to do serca, dlatego przyspieszamy, bo Gosia napisała, że słabo się zrobiło. Może dlatego, że przeszliśmy trochę nie do końca płynnie z tematu, jakim jest finansowanie społecznościowe, do tematu, jakim jest, a uważam, że powinniście tego wysłuchać.
jakim jest i jak pozyskać wsparcie pozafinansowe. Dlatego, że my crowdsourcowaliśmy część swojej książki. I to jest naprawdę fajne. Znaczy, my nie chcieliśmy tylko i wyłącznie finansować tej książki ze wsparciem ludzi, dla których jest ona dedykowana i którzy są jej bohaterami, bo wy, tłum, jesteście bohaterami tej książki. I dla was jest ona dedykowana. My piszemy w formie drugiej osoby bezpośrednio do was. Ale stwierdziliśmy, że wy możecie nam także pomóc ją napisać. Dlatego pozyskujemy feedback, dlatego prosimy na stronie naszej kampanii za pośrednictwem naszego bloga i Facebooka o to, żeby ludzie zgłaszali swoje poprawki do tej treści, którą udostępniliśmy za darmo. Dlatego crowdsourcujemy też na takiej zasadzie, że tych wszystkich czterech projektodawców, o których wam teraz mówię, Board & Dice, Yoga Terror, The Armory i Space is More, to jest czterech projektodawców, którzy zrobili bardzo różne projekty, bo mamy grę planszową, mamy dzieło muzyczne, album, mamy sklep koszulkami i mamy sprawę, czyli ludzie, młodzi studenci, którzy potrzebowali pieniędzy na to, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych na konkurs NASA. Więc mamy cztery zupełnie różne projekty. I po to ich zaangażowaliśmy w pisanie książki, a oni zaangażowani są w taki sposób, że osiem części naszego niezbędnika zawiera ich cztery komentarze, czyli komentarz każdego z projektodawców. I oni piszą to, odnoszą każde słowo, które napisaliśmy, na przykład a propos budżetowania, to E-Ninja się ucieszy, bo to jest naprawdę ważny temat. A propos budżetowania, jakie problemy mieli z budżetowaniem projektu? Co było dla nich najtrudniejsze w wyznaczaniu celu finansowego? Jak uwzględnili podatki, jak uwzględnili koszty wytworzenia nagród? I jakiej symulacji dokonali, jeżeli chodzi o poszczególne nagrody? Czy robili jakiś research, na przykład porównując podobne projekty i patrząc, jaka kategoria nagród tam się cieszyła największą popularnością? Albo na przykład przy kwestii promocji, jakich metod promocji użyli, przy kwestii wyznaczania celu czasu zbiórki, ile sobie dali czasu, dlaczego akurat wtedy, dlaczego w tym terminie rozpoczęli, a nie w innym. I oni jakby to wszystko, co my zebraliśmy z naszego doświadczenia i naszej wiedzy teoretycznej, uzupełniają takim wkładem praktycznym. I ten crowdsourcing jest dobry, miejmy nadzieję, także dla was, jeżeli będziecie czytelnikami tej książki, bo my zakładamy, i tak na tym się opiera crowdsourcing, że nie jesteśmy nieomylni. I ludzie, którzy mają większą wiedzę od nas w praktyce, którzy zrealizowali naprawdę fajne, udane kampanie crowdfundingowe, mogą także wnieść wkład do tej książki. I na tym polega ten crowdsourcing, o którym mówimy. Oddajemy im ten niezbędnik, prosimy, zostawcie tutaj, tutaj i tutaj, tutaj komentarze. Chcielibyśmy, żebyście pisali o tym i o tym, ale jak to zrobicie, to już jest completely up to you, dlatego że tylko wy wiecie, jakie anegdoty, jakieś przypadki mieliście, które mogą też rzucić dodatkowe światło z innego kąta na ten temat, który opisujemy. Dlatego powinien was interesować temat crowdsourcingu i crowdsourcowania pewnych rzeczy do waszych plemion. Bo jak organizujecie zbiórkę crowdfundingową, to siłą rzeczy gromadzicie wokół siebie plemię. Bo ci ludzie z tłumu, którzy będą wspierali was, niektórzy z nich będą waszymi true fanami, niektórzy z nich staną się waszymi ewangelistami. No, ci goście, którzy naprawdę będą puszczali na Twitterze, kurde, wsparłem tak fantastyczny projekt, zobaczcie, chciałbym, żeby wszyscy wspierali ten projekt, bo on jest tak zgodny z moimi wartościami, jest tak zgodny z moimi ideami, że właściwie to ja nawet nie chcę nagrody za to. Jestem w stanie rzucić na to kasę i nie oczekiwać niczego w zamian. To są goście i to są ludzie, z którymi trzeba utrzymywać relacje, bo później możecie ich o coś poprosić, innego niż tylko pieniądze, i oni was wesprą i będą oczekiwali tego samego w zamian. Dlatego warto jest mówić przy crowdfundingu zarazem o crowdsourcingu, o tym, jak wykorzystać ten potencjał, którego nie dają wam narzędzia crowdfundingowe. A ja to chcę powiedzieć dwa słowa o tych projektodawcach. Ze względu na to, ile osób uważa, że to słabe, te kampanie nie są słabe. Te kampanie są tego warte i myślę, że każda z nich, które tu pokazujemy, jest warta tego, żeby coś o niej powiedzieć. I zaraz przekonacie się dlaczego. Yoga Terror to jest rewelacyjny przykład zespołu, który gra dość niszową muzykę, który eklektycznie miesza różne style i który miał zawsze problem z tym, żeby znaleźć wytwórnię, która wyda im płytę. Dlatego, bo wytwórnie ustawiają się frontem w stosunku do jakiegoś konkretnego odbiorcy. Albo wydajemy muzykę metalową, albo wydajemy muzykę reggae, albo wydajemy muzykę rockową. A co z tymi, którzy grają muzykę tak swoistą, że nie da się ich zamknąć w jakiś plan. To jest idealny tego przykładem. Wytwórnie nie wierzyły w to, że jest na tego rodzaju muzykę popyt i publika. I oni udowodnili poprzez swoją kampanię crowdfundingową, która dała im nie tylko płytę, ale jeszcze teledysk, że taka publiczność jest. Czyli w praktyce to pokazuje, że crowdfunding pozwala artystom wybijać się na niepodległość. The Armory to jest piękny przykład tego, jak crowdfunding, środowisko, które już istnieje i które już coś robi,
pomaga mu się bardziej rozwinąć, pomaga mu pójść dalej. Jaromir to był sklep z koszulkami, który po kampanii crowdfundingowej zamienił się w markę odzieżową, robiącą ubrania dla graczy. I Space is More, według mnie kolejny niezwykle ciekawy przykład, bo tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z samą sprawą. Nagrody tutaj nie odgrywały w sumie żadnego znaczenia. To były naklejki, to były naszywki, to były podziękowania, to były najróżniejsze rzeczy kompletnie symboliczne. Istota rzeczy była fascynująca. Polscy studenci tworzyli projekt wahadłowca, mającego lecieć na Marsa. Dołączyli do światowej czołówki ludzi zaangażowanych w eksplorację kosmosu. Zostali zaproszeni przez NASA, żeby pokazać swój projekt. Ale była szansa, że to wszystko przepadnie, bo mieli pieniędzy na bilet. I udało im się odwołać do pewnej polskiej dumy narodowej. Do tego, żeby ludzie płacili im pieniądze, do tego, żeby ludzie pomogli im pojechać tam, zrealizować ten projekt. I ci sami goście, którzy miesiąc przed kampanią nie mieli pieniędzy na to, żeby polecieć do Stanów, miesiąc po kampanii byli przyjęci w Polsce przez premiera, spotykali się z ludźmi typu Agnieszka Holland i zostali nawet nominowani w jakimś plebiscycie na człowieka 25-lecia, więc jedna z najbardziej fascynujących kampanii. Jedyna kampania, o której wiem, gdzie goście czwartego dnia powiedzieli, mamy już tyle pieniędzy, ile potrzebujemy, nie wpłacajcie dalej. Czyli zebrać 3000, zebrali 96. Tak, i dzięki temu naprawdę znakomicie zaprezentowali nie tylko siebie, nie tylko swoją uczelnię, ale nasz kraj. I ostatnie info, Leszek Orzechowski, którego tutaj widzicie, osoba zaangażowana w tę kampanię, ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Więc wszystkiego najlepszego dla Leszka. Jeśli chcecie teraz zalać jego Facebooka życzeniami, możecie dać znać, że jesteście z naszego webinaru. Jaka była nazwa tego zespołu muzycznego? Yoga Terror. To ci sami, którzy najprawdopodobniej, jeżeli zbierzemy jeszcze 600 zł, a mamy nadzieję, że zbierzemy po tym webinarze, którzy zagrają dla Was koncert w szóstej dzielnicy. Pamiętajcie, że to będzie wstęp wolny, otwarty, więc także koncert będzie dla Was zupełnie za darmo. Pojawiła się bardzo fajna uwaga Anastazji, za którą dziękuję Ci. Bardzo logiczne pytanie. Dlaczego niektóre projekty odnoszą sukces, a niektóre kończą się porażką? No to jest pytanie, które... No, właściwie duża część książki naszej próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Warto powiedzieć, jaki jest tak zwany success rate na Kickstarterze, czyli najbardziej reprezentatywnej platformie crowdfundingowej na świecie. Success rate w tym momencie wynosi 40%. To znaczy, że 4 na 10 projektów odnosi sukces, a 6 ponosi porażkę. Dlaczego? Dlatego, że jest to forma udzielania przez tłum wotum zaufania pewnym projektom. Jeżeli jakiś projekt nie otrzymał wotum zaufania, to przesadziłbym, gdybym powiedział, że nie zasługuje na to, ale coś zrobił nie tak. I co zrobił nie tak, powiemy na ostatnim slajdzie, czy przedostatnim, którym jest 5P crowdfundingu. To jest jakby taka nasz autorski szablon 5 koszyków, które zawierają w sobie wszystkie te czynniki, które wpływają, czynników zależnych od nas, które wpływają na sukces bądź porażkę zbiórki crowdfundingowej. O tym jest cała nasza książka. Nasza cała książka jest zbudowana właśnie na tych 5P crowdfunding. Także dzięki, Anastazja, bardzo. My do tego jeszcze wrócimy. Szybko jeszcze parę słów o tym, że jak gromadzi się wokół siebie plemiona, a warto jest gromadzić wokół siebie plemiona, nie tylko swoje plemię, ale także plemiona pokrewne, bo zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że te wszystkie zbiórki i ci wszyscy projektodawcy, którzy mają swoje plemiona, są bohaterami naszej książki. Oni sami są zaangażowani w to, żeby nagłośnić naszą zbiórkę, bo oni są w tej książce. Ergo od razu mamy posłuch w ich plemionach. Także zataczamy coraz szersze kręgi już na starcie, jeśli chodzi o tu. Więc warto jest po prostu budować network, budować relacje z pokrewnymi plemionami, tak jak jest w naszym logo, jak widzicie w lewym górnym rogu, bo ta interakcja tak naprawdę tworzy świadomy tłum. Jeszcze zanim ludzie zupełnie nieznający Waszej marki zobaczą, czy Waszego nazwiska zobaczą Waszą zbiórkę. A jednocześnie warto szukać takich partnerów instytucjonalnych, niepokrewnych plemion, niepokrewnych społeczności, tylko na przykład Nowy Marketing to jest miejsce, w którym udostępniamy nasz niezbędny crowdfunding, czyli tą tak naprawdę główną część naszej książki za darmo. Wspieram to, platforma, na której crowdfundujemy, mam startup Liberté, gdzie na stronie Liberté mamy swojego mirror bloga, w szóstej dzielnicy robimy imprezę. W Pubie. Go Overdose, cyfrowy kolektyw grafików, z którymi mamy bardzo dobre relacje. Oczywiście Cohabitat.
No i na samym dole widzicie The Armory, właśnie Yoga Terror, Board and Die, Spaces More. Więc budowanie wokół siebie takiej sieci pokrewnych plemion, partnerów, jakichś instytucji, mediów jest bardzo dobrym posunięciem przed samą zbiórką crowdfundingową. Wspomnieliśmy Wam już, że my crowdsourcowaliśmy i budowaliśmy trochę taką naszą renomę przed zbiórką i swoją wiarygodność w oczach naszego plemienia, a także i tłumu, czyli ludzi, którzy nas nie znali zupełnie, publikując nasze teksty od pół roku, nasz niezbędny crowdfunding w częściach na nowym marketingu. I tam udostępniliśmy łącznie, o ile się nie mylę, 6 części, 2 już są na wykończeniu, które stanowią główną część naszej książki. Jak wejdziecie sobie na nowy marketing albo wejdziecie na naszego bloga, to możecie przeczytać połowę naszej książki za darmo. To jest ta treść, którą Wam udostępniamy zupełnie za darmo. Treść, która jest nie do znalezienia gdziekolwiek indziej, bo nikt nie zrobił, przynajmniej według naszej wiedzy, w Polsce 80 czy 100-stronnicowego niezbędnika crowdfundingu, który prowadzi Was dokładnie za rączkę przez całą kampanię crowdfundingową. Ja przez cały czas, od 70 minut widzę na czacie ciągle jakieś pytania, uwagi, które dotyczą takich technicznych aspektów crowdfundingu, którymi nie chcieliśmy się zajmować w tym webinarze. Dlaczego? Dlatego, że możecie wejść na stronę nowego marketingu lub na naszego bloga i przeczytać sobie to wszystko na spokojnie. I do tego Was też zachęcamy. I myślę, że dlatego możecie zostawić sobie część tych pytań na lekturę, bo tam kompleksowo będziecie mogli przeczytać to, czego my nie możemy Wam przekazać w półtorej godziny. Będzie jeszcze rundka pytań, więc zawsze możemy Was wspomóc. To już właściwie mówiliśmy. Tak, z jednym dodatkiem, że faktycznie w pierwszym rzędzie zwróciliśmy się do projektodawców, podzielić się swoimi doświadczeniami, żeby pomóc zrealizować naszą książkę. To był pierwszy krok, włączyć 4 projektodawców, ale szybko pojawił się kolejny krok. Zostawiliśmy ludziom swojego maila i powiedzieliśmy, cokolwiek zobaczycie w tym niezbędniku, z czym się nie zgadzacie, albo co uważacie, że można ująć lepiej, albo co uważacie, że można rozwinąć, lub kompletnie abstrahując od niezbędnika, znacie fajną kampanię, o której uważacie, że powinniśmy napisać, Wy napiszcie do nas i cokolwiek my znajdziemy dobrego w tych mailach, włączymy do tekstu i wyraźnie oznaczymy, że w tym punkcie to Janowi Kowalskiemu zawdzięczamy ten akapit, to zdanie czy ten case. To jest właśnie poleganie na swojej społeczności, dla której podzięcie za to, że po pierwsze sfinansowało naszą książkę, po drugie crowdsourcowała razem z nami, znaczy właściwie to my do niej crowdsourcowaliśmy naszą książkę i mogliśmy liczyć na ciekawe uwagi, ciekawe insighty, ciekawy feedback, który pozwoli nam poprawić wiele elementów tej książki, tej udostępnionej treści i zgłębić tematy, które na przykład no w tym momencie trochę robimy crowdsourcing, bo wy piszecie o pewnych tematach, dla nas to jest informacja badawcza, która pozwala nam na przykład, nie wiem, poszerzyć jakieś wątki w książce. Akurat nic z tego, co pisaliście, nie dodawalibyśmy już do książki, ponieważ wszystko to opisaliśmy w naszym niezbędniku, no ale sami robicie przykład, fajny przykład mass collaboration, a w tym wypadku crowdsourcingu, bo my tu jesteśmy tymi, którzy mogą uczynić jakiś użytek z tej informacji, którą od Was dostajemy. I w podzięce dla Was robimy to crowd party, czyli to, co także finansujemy równocześnie z naszą książką, czyli impreza otwarta dla wszystkich, impreza, na której mamy nadzieję, że jak zbierzemy taki kaset złotych więcej, to zagra Yoga Terror, Łukasz Klat nagra to i zmontuje i wrzuci na YouTube zupełnie za darmo dla wszystkich, będzie to dostępne. Przede wszystkim dla tych, którzy brali udział w naszej akcji albo którzy nas śledzą, ale nie mogli się pojawić w Łodzi w 6 dzielnicy. I też zachęcamy Was do tego, żebyście na każdym etapie swojej działalności, mając jakikolwiek kanał, jaki macie, czyli niech to będzie fanpage, niech to będzie Wasz blog, niech to będzie kanał mailowy, żebyście zachęcali do interakcji, żebyście stawiali znak równości między sobą a Waszym plemieniem, nawet jeżeli Waszym plemieniem będzie trójka osób, Wasz najlepszy przyjaciel, Wasza mama i Wasza ciotka, ale i Wasz pies, ale dawajcie im narzędzie do tego, żeby się z Wami kontaktowali, a najlepiej dawajcie im platformę interakcji między nimi samymi, bo w ten sposób, jeżeli ludzie wiedzą, że są słuchani, no to wiedzą też, że są traktowani w sposób równy i mają też możliwość rzucania Wam jakichś ciekawych pomysłów, a ludzie mają naprawdę potrzebę rzucania fajnych, ciekawych pomysłów, nawet bez zachęty, i dowodem tego jesteście dzisiaj Wy i to, co robicie na czacie. Bo naprawdę widzieliście, że kilka razy jakby podłapałem to, co pisaliście, chciałem to rozwinąć w jakiś sposób. Jakie plemię my to jedność, ludzkość, całość. Okej. Okay. My posługujemy się ciut może inną nomenklaturą, ale być może mamy na myśli to samo. Plemię różni się tym od tłumu. Chciałbym, żeby ludzkość finansowała naszą. O, a tak.
I would too. Plemię jest oczywiście mniejsze i jest grupą ludzi, których łączy jakiś wspólny interes i jakiś lider. Kohabitat jest przykładem, takim podręcznikowym przykładem plemienia, który ma wspólny interes, ma wspólne cele, podważa status quo. Czemu taki dziwny język? Bo brzmi cool. To może być po prostu społeczność. Tak samo jak możemy mówić społeczeństwo zamiast tłum. Ale wolimy mówić tłum i wolimy mówić plemię. Ale my mówimy plemię 2.0. To są plemiona 2.0, świadome plemiona, które potrafią korzystać z cyfrowych narzędzi. Tak samo jak tłum 2.0, który potrafi korzystać z cyfrowych narzędzi. Nie jest bezmyślną, destruktywną masą, plemię, tylko... Plemię to jest coś więcej niż społeczność. Ale można być społeczność, ale plemię ze sobą silnie związane. Ma wspólny język między sobą, ma wspólny żargon, ma wspólne cele, ma wspólną sieć odniesień. I to sprawia, że ta interakcja, która się odbywa wewnątrz takiego plemienia, jest ciekawa. A Maja i chyba Gosia, nie wiem, kto pisał wcześniej a propos plemienia. Słuchajcie, jedną z podstaw istnienia plemion 2.0, czy społeczności, jeżeli wolicie, czy ruchu, jest podważanie zastanego status quo. A jednym ze sposobów na podważanie zastanego status quo jest stworzenie własnej terminologii, własnych idei. I my możemy mówić społeczność, możemy mówić finansowanie społecznościowe, ale mówimy finansowanie przez tłum. Możemy mówić społeczeństwo, ale mówimy crowd albo tłum. Możemy mówić społeczność, ale mówimy plemię 2.0. Bo tworzymy pewną jakąś taką terminologię, każdy wie, co mamy na myśli. Rozumiem, że ludzie mogą uważać, że jest to pretensjonalne. Tak jak niektórzy mogą uważać, że powinno się mówić wspierający lub donatorzy, a nie presumenci. Ale tworząc własny język, tworzymy rzeczywistość i podważamy to status quo. I o to nam chodzi. Na koniec, która polska platforma jest najbardziej popularna? Dwie najbardziej popularne polskie platformy crowdfundingowe to Polak Potrafi, o, nie widać mojej ręki, Polak Potrafi i Wspieram. Pozwól Pawłowi dobrać pytania na koniec. Jasne. Poza tym, dlaczego plemię? Bo stworzyliśmy autorską koncepcję crowdfundingu 5P i potrzebowaliśmy 5P. Byłoby 4P plus L, gdyby była społeczność. Tak, to jest dobre wytłumaczenie. To jest, odnosimy się do tego, o czym mówiła Anastazja. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie nawet teraz do nowego marketingu, albo nie, wejdźcie na naszego bloga i znajdziecie tekst, który się nazywa 5P crowdfundingu. My jesteśmy po zarządzaniu, mamy wtłoczone wszystkie te szablony marketingowe, jak 4P, 4C, klasyczne ujęcie marketingu, added value, core value, customer value i tak dalej. I stwierdziliśmy, że oczywiście, że można to odnieść do crowdfundingu, ale po co? Przecież to nie jest dokładnie taka sama relacja, jak jest na rynku. Mówiliśmy Wam już o tym, że crowdfunding jest przykładem ekonomii dla 99%. Tu nie ma po prostu sprzedawcy czy producenta i nie ma po prostu nabywcy, konsumenta. Tu jest crowd, jest projektodawca, twórca i odbiorca, presument, osoba, która jest znacznie bardziej zaangażowana w projekt niż zwykły konsument, jeszcze na wczesnym etapie. Dlatego postanowiliśmy też stworzyć trochę inny szablon tego, co jest kluczowe w crowdfundingu. I odpowiadając na twoje pytanie, Gosia, o ile się nie mylę, co waży o sukcesie bądź porażce platformy crowdfundingowej? Czynników jest mnóstwo. Aha, fajne, bardzo fajne pytanie. Presument czy prosument? Prosument to jest coś więcej niż presument. Prosument to jest ktoś, kto zaciera granicę między producentem a konsumentem. To jest ktoś, kto jest profesjonalnym konsumentem. Ten slajd to pokazuje pięknie. Jak mówiliśmy Wam o crowdsourcingu, to podstawą crowdsourcingu są prosumenci. Prosumenci to są ci goście, którzy robią mody do gry Skyrim. Prosumenci to są ci fani, którzy biorą materiał koncertowy udostępniony przez Nine Inch Nails i sami sobie z tego kleją własny koncert i wrzucają to na YouTube. Prosumenci to są ci, którzy robią własną reklamę Lejsu i wygrywają za to pieniądze, jakąś nagrodę pieniężną. To są prosumenci. A presumenci... Czy crowdsourcingiem można zrobić grę? Jak najbardziej jest w tym momencie gra crowdsourcowana i nazywa się Unreal Tournament. Wskrzeszona marka Unreal Tournament jest w pełni crowdsourcowana. Na etapie bardzo wczesnym wersja alfa jest udostępniona społeczności. Społeczność zbiera swój feedback, zgłaszają swoje poprawki i na bieżąco wdrażają te poprawki, tworząc taką grę, jakiej oczekuje społeczność. A prosumenci to są także prosumenci, bo oni beta testują. Oni robią coś, co normalnie robią producenci. Oni biorą udział w tym tworzeniu tego produktu, dlatego prosumenci. A presumenci to jest taka seksowna definicja tego, kim jest presument. Presument to jest konsument w czasie przyszłym. Czyli ktoś, kto jest już z danym produktem, usługą, dziełem albo sprawą, jeszcze zanim ona powstała. Więc presument to jest coś mniej i możecie sobie uznać, że presument w dużym uproszczeniu to jest ten, kto jest w crowdfundingu.
A prosument jest w crowdsourcingu, ale my też uważamy, że jednak prosumenci są także w crowdfundingu. Natomiast im więcej twórczej działalności, która pomaga autorowi jakiemuś projektu, niech to będzie crowdfundingowy czy crowdsourcingowy, to jest wkład prosumenta. A prosument, no to jest taki przednabywca. Ktoś, kto jest nabywcą jeszcze zanim ta usługa czy dzieło powstało. Mam nadzieję, że a no tak, Gosia, czekaj, temat się zmienia. No jasne, już wracamy do 5P. 5P, czyli te koszyki, które zawierają w sobie dla nas w sposób wyczerpujący wszystkie te elementy zależne od nas, które wpływają na powodzenie projektu. I teraz tak, macie pomysł. To jest jedyna rzecz, w której nie jesteśmy Wam w stanie pomóc w naszym niezbędniku. Wasz pomysł jest przedłużeniem Waszej osobowości. To może być kooperatywa spożywcza, to może być festiwal dla makerów, to może być płyta muzyczna, to może być książka o crowdfundingu, to jest Wasz pomysł. Jest przedłużeniem waszej planety, albo zbudować gwiazdę śmierci, żeby zrobić coś dokładnie przeciwnego. To jest wasz pomysł. Może być tak, że macie tak zajebisty pomysł, że nie potrzebujecie promocji, nie potrzebujecie plemienia, ludzie są zachwyceni. Podam wam przykład. Spaces More miał tak fantastyczny pomysł i tak fantastyczne story, że zebrali w ciągu 2 czy 3 dni 96 tysięcy złotych. Pomysł sfinansował im zbiórkę. Pomysł sfinansował im pomysł. A drugi czynnik to jest plemię, czyli właśnie kapitał, który macie zgromadzony wokół siebie, który będzie tym pierwszym paliwem rozruchowym na samym starcie zbiórki. Im więcej macie takich osób, im bardziej zwarte macie plemię, tym większe prawdopodobieństwo na to, że dotrzecie taką metodą wirusową do jak najszerszych kręgów w tłumie. Przykład organizacji, która ma bardzo skoordynowane plemię i które tak naprawdę sfinansowało pięknie zbiórkę, no to jest Kohabita. 91-96. Dzięki Jan. To jest właśnie przykład crowdsourcingu. Uzupełniacie luki w naszej wiedzy na bieżąco, robiąc coś, co dowodzi kolektywnej inteligencji. Za to Wam dziękujemy, bo właśnie dla Was budowaliśmy naszego bloga. I cieszę się, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Trzeci element, który zaczerpnęliśmy tak naprawdę właśnie z naszej wiedzy o zarządzaniu, który jest bardzo zaniedbywany, to jest strategia. To jest plan, to jest przygotowanie, czyli to wszystko, o czym mówi między innymi Jan i E-Ninja, jak podkreślali tak wyraźnie, dobre budżetowanie. To jest podstawa planu. Zawyżycie niepotrzebnie swoją kwotę, nie zbierzecie pieniędzy. Będzie zbyt mała, może się okazać, że Wam nie wystarczy pieniędzy. A z drugiej strony na przykład stworzycie jakieś takie nagrody, które będą dla Was nierentowne, czyli będziecie inwestowali w nagrody, ale nie będziecie zyskiwali tych pieniędzy, które pomogą Wam sfinansować projekt, realizację projektu. W planie uwzględniamy też cały pomysł na promocję i poszczególne kroki, które wykonamy. W planie jest tak naprawdę dobór właściwego modelu crowdfundingu. Czy to ma być crowdfunding udziałowy, który jest niepopularny w Polsce, czy to ma być zwykły, oparty na nagrodach, czy może być to crowdfunding donacyjny, czyli na przykład tak jak nam się pomaga, tak naprawdę nie dajemy nic w zamian, opieramy się tylko i wyłącznie na idei i na dobrym sercu ludzi. I to wszystko jest zamknięte w planie. To jest najbardziej czasochłonny, najcięższy element każdej zbiórki crowdfundingowej, o którym piszemy najwięcej w naszej książce. Prezentacja, którą wyodrębniliśmy specjalnie z planu. Dlaczego? Oczywiście, że planujemy pewien content, treści, planujemy na przykład, jak ma wyglądać film, ale to, jak wypadniemy na filmiku, to, czy jesteśmy charyzmatyczni, to, jak wyglądają nasze materiały, to jest właśnie prezentacja. Nasze story jest nasza prezentacja. Więc to jest komponent często niezależny od strategii, jak wypadamy. Promocja i PR. Tu są 2P, które tworzą tak naprawdę 6P. Przemyciliśmy. Promocja i PR jest także ogromnym tematem, który wykorzystanie na przykład nowych narzędzi marketingu do tego, żeby promować naszą zbiórkę, bo co z tego, że mamy świetny pomysł, co z tego, że mamy skoordynowane plemię, co z tego, że mamy świetny plan, jeżeli nie potrafimy obsługiwać Facebooka. Albo nie potrafimy robić dobrych mailingów. Czyli mamy świetny pomysł, ale nikt do niego nie dociera. Albo nie mamy czasu, żeby działać w czasie rzeczywistym. Bo to jest bardzo ważne. Tak. Właściwie kampania crowdfundingowa to jest trochę jak wziąć drugi etap. Trzeba przy tym siedzieć codziennie. Jeśli ludzie wysyłają nam pytania na maila, albo coś komentują na Facebooku, to nie będą czekać na odpowiedź długo. Chodzi o to, żeby w szybkim tempie ludziom odpowiadać i żeby być z nimi w stałej interakcji. Okej. Będziemy Wam bardzo wdzięczni, jeżeli zostaniecie z nami na dłużej. W sensie, będziecie czytali naszego bloga, odezwiecie się. Dziękuję. Ale rozkręcamy się też na blogu, rozkręcamy się na privie, więc
liczymy, że podają pierwsze flagi. Że w tym momencie wiem, że nie lubicie tego słowa, a przynajmniej dwie osoby, bo jest jeszcze 106 poza tymi dwiema osobami, które być może dzisiaj dołączą do naszego plemienia. Bardzo nam na tym zależy, bo to jest ważniejsze dla nas niż tylko sfinansowanie książki. Tą książkę wydajemy po to, żeby budować plemię, budować świadomość w tłumie ludzi, którzy wiedzą, jak sfinansować swój projekt z ominięciem pobierania kredytu, czy szukania funduszy venture capital i tak dalej. Zrobić to ze wsparciem ludzi takich jak oni sami. Dlatego... Przepraszam, nie wiem, co tam lałem. Ojejku, co tak tam robisz, Pawle? Tak, to ja, Filip, tak, to jest Marcin. Czekamy na wasze pytania. A my dziękujemy, że nas wysłuchałeś, Piotrze. Pytania? Dobre. Impreza będzie w dzień... Paweł, czy chcesz wejść i moderować pytania i... Tak, cześć. Mam jedno pytanie, mam jedno ważne pytanie, troszeczkę takie być może z perspektywy kohabitatu. Okej, jest za głośno. Będę szeptać teraz. Czy teraz mnie dobrze słychać? Mam nadzieję, że będzie mnie teraz dobrze słychać, zniżyłem ton głosu, dobrze, więc chciałem zapytać, słuchajcie, z perspektywy organizacji, która już dwa razy organizowała zbiórkę crowdfundingową i widzimy pewną taką problematykę w tym, że jakby organizacja całego przedsięwzięcia pochłania bardzo, bardzo dużo czasu i energii. Czy widzicie w jakiś sposób możliwość rozwoju crowdfundingu? Bardzo mnie interesuje, jak wy widzicie to, jak crowdfunding będzie wyglądał za 5 lat. Jakie mogą funkcje się pojawić, żeby zintegrować bardziej może elementy crowdsourcingu i jeszcze mocniej jakby wyjść poza ten krąg tylko takiej wymiany finansowej ze społecznością, z tym plemieniem. Jakie wy widzicie te perspektywy, horyzonty? Hybryda crowdsourcingu i crowdfundingu jest nieunikniona. Ona jest właściwie pożądana, ona powinna mieć miejsce, no bo problemem jest tak naprawdę infrastruktura, nie sama idea, bo zobaczcie, my robimy z powodzeniem jednocześnie i crowdfunding, i crowdsourcing, ale nie pozwala nam na to platforma crowdfundingowa, jakakolwiek by ona nie była, jakakolwiek na świecie. Bo są w taki sposób skonstruowane, że jak jest na przykład młoda Zosia, której bardzo się podoba jakiś projekt, ale ma tyle kieszonkowego, że no nie może wpłacić żadnych pieniędzy, nawet nie ma możliwości, bo nie ma konta bankowego, ale jest tak zachwycona tym projektem, że może skontaktować się ze swoim starszym bratem, który jest najlepszym fotografem w Polsce i który może zrobić na przykład fantastyczne zdjęcia tego projektu albo sali, w której odbędzie się wydarzenie. I jest to taka wartość, że być może przysporzy 50 innych wpłat tylko dlatego, że będą takie zdjęcia. To platformy crowdfundingowe nie dają sposobności takiej Zosi udzielić jej w jakiś sposób wsparcia. I więcej, Zosia nie dołącza do plemienia, bo jest jej przykro, że nie może w jakiś sposób pomóc chłopakom, tylko dlatego, że nie ma takiej możliwości jak nie donate, tylko help w jakiś sposób. Help non-financially. I można to zrobić oczywiście kanałami pozaplatformowymi, czyli skontaktować się bezpośrednio i tak dalej, ale zobaczcie, jak przecież po to wymyślono platformy crowdfundingowe, żeby nie robić przelewu bankowego. To po to powinien być element crowdsourcingu na platformie, żeby nie pisać bezpośrednio do projektodawcy, tylko żeby kliknąć jeden guzik, który pozwoli wam w jakiś sposób udzielić wsparcia. Więc odpowiadając na twoje pytanie, Paweł, to jest ogromna luka technologiczna i chyba taka mentalna na ten moment, która, miejmy nadzieję, zostanie w jakiś sposób zakopana. Myślę, że można by też coś więcej powiedzieć, może Marcin powie. Jak mówiłeś też o przyszłości crowdfundingu, jest pewien pomysł, który interesuje od jakiegoś czasu Kohabitat, o którym rozmawialiśmy, który jest fantastycznym pomysłem. Jak zrobić taki model crowdfundingu, który będzie wspierał nie projekt, tylko działalność w sensie takim długoterminowym. I to jest właśnie ten moment, kiedy jeszcze raz chcemy powiedzieć, plemię ma znaczenie. Bo właśnie zaangażowane plemię jest w stanie być tak naprawdę motorem napędowym całej działalności i zachować niezależność od innych źródeł kapitału, które wiążą się z jakimiś ustępstwami w kwestii twórczej czy organizacyjnej. Możesz coś powiedzieć o tym modelu? Czy ten model bazuje na tym, czym crowdfunding już jest, to znaczy wpłata i w zamian za wpłatę świadczenie zwrotne i jakiś jeden generalny cel, ale po pierwsze poprzez ten system można byłoby wypracować mechanizm, w ramach którego realizowałoby się dużo większe cele, w
bo na przykład zbierano by 3 lata albo 5 lat, a po drugie można by było zaoferować ludziom wartość, która się rozciąga w czasie. No, trzymając się przykładu kohabitatu, nie płacasz i nie jesteś zaproszony na jedno szkolenie, tylko bierzesz udział w szkoleniach na przestrzeni 12 albo 24 miesięcy. A biorąc ten temat bardziej generalnie, sądzę, że crowdfunding w pewnym momencie, i ten moment nie jest bardzo oddalony w czasie, rozjedzie się w dwóch kierunkach, dwa nurty się główne to odbędą. Z jednej strony crowdfunding będzie się w szybkim tempie profesjonalizować i zaczną crowdfundować duże firmy, na przykład po to, żeby wypuszczać na rynek swoje produkty. Będą chciały sprawdzić, czy jakiś produkt, który jest obarczony dużą dozą ryzyka, nie lepiej jest najpierw zebrać fundusze poprzez crowdfunding na zasadzie prostej przedsprzedaży. Może przy okazji zrealizować jakiś prospołeczny cel. W ten sposób, jeśli tą część CSR-ową wtedy załatwili. Profesjonalizacja też będzie występowała w takiej formie, że pojawią się firmy, już się powoli pojawiają, które będą prowadziły kampanię za projektodawców, będą ich w tym wyręczać, na przykład taki kolektyw Sidekick Creative, możecie ich sobie wygooglować. Oni robią kampanię wraz z projektodawcami, a przy odpowiednio wysokiej marży w zasadzie za nich. I to jest jeden nurt, jeden trend. Natomiast drugi, moim zdaniem, to będzie reakcja na to. To będzie próba przywrócenia crowdfundingu do jego źródeł, do jego korzeni, czyli do tego, aby ludzie, którzy nie mają kapitału, a mają pomysły, mogli realizować swoje projekty. I przypomina mi się to, co napisała pewna dziennikarka w Polityce. To była puenta jej artykułu, że jeżeli wielkie firmy przejmą crowdfunding, jeżeli crowdfunding stanie się po prostu biznesem i niczym więcej, to dość szybko pojawi się nowy crowdfunding, który wróci do korzeni. Dobra, zostawmy teraz na kolejne pytania. Chyba, że jeszcze Paweł masz. Nie, Paweł będzie dopiero pytał. Znaczy teoretycznie byśmy już może się zbliżali do konkluzji, bo właśnie minęło 90 minut webinaru, więc może poproszę Was o takie podsumowanie całego spotkania w kilku zdaniach. Wyczerpanie zyskuje się za cenę wyczerpania słuchaczy. Stąd te 90 minut. Poza tym na sporą ilość pytań odpowiedzieliśmy już po drodze. I też, aby ten przykład zresztą. Kilka słów ode mnie, może kilka słów od Ciebie. Taki kluczowy point, który chcielibyśmy, żebyście wyciągnęli z naszej prezentacji, to to, że crowdfunding to nie są po prostu pieniądze i crowdfunding to nie jest tylko kampania. Pamiętajcie, że crowdfunding jest częścią czegoś większego, czego częścią także jest na przykład kohabitat, cała działalność kohabitatu, czyli właśnie budowanie takiej alternatywnej wizji ekonomii, w której no, mogą mieć miejsca takie webinaria i taka wymiana wiedzy. No, to też jest forma crowdsourcingu, no, jakby tworzymy razem jakąś wartość, wymieniamy się tą wartością, tak jak Wikipedia jest formą crowdsourcingu. I sposobem na to, żeby było tylko lepiej, żebyśmy budowali to oddolnie, jest budowanie własnych plemion. Macie projekt, kurde, zrealizujcie go. Przeczytajcie treść, którą udostępniliśmy Wam za darmo, obejrzyjcie sobie ten webinar jeszcze raz, skontaktujcie się z nami bezpośrednio, zróbmy kiedyś jeszcze jeden webinar, zadajcie nam pytania, których nie uda Wam się zadać dzisiaj i zrealizujcie ten projekt, bo naprawdę nie ponosicie żadnego ryzyka. A najmniejsza korzyść, jaką możecie zyskać, to przynajmniej zaskarbić sobie zaufanie i sympatię chociaż kilku osób i to już jest Wasze plemię. A budując plemiona, które współpracują ze sobą, budujemy właśnie tą crowdonomię, czyli ułatwiamy w przyszłości innym także, przecieramy szlak dla tych, którzy chcieliby realizować swoje projekty. A zaufajcie nam, ludzie, którzy realizują swoją pasję ze wsparciem innych ludzi, takich jak oni sami, to jest zysk dla nas wszystkich. Myślę, że głównym celem tego spotkania po naszej stronie nie było wprowadzać Was bardzo szczegółowo we wszystkie arkana, bo po to napisaliśmy książkę, po to redagujemy blog, żeby robić to na co dzień. Tutaj chodziło głównie o to, żeby postarać się Was zapalić, znaleźć choć kilku z Was, którzy po zobaczeniu tego będą chcieli jeszcze kiedyś do nas napisać, wejść z nami w kontakt, że będą chcieli ruszyć własnymi kampaniami, bo po części chcemy Wam pokazać, że skoro nam się udało, skoro my mogliśmy rozpocząć własną kampanię, przejść te wszystkie etapy z powodzeniem, to może udać się także Wam. A po drugie chcieliśmy Wam pokazać projektodawców, z którymi nawiązaliśmy współpracę i zaprezentować, jak bardzo różne kampanie i jak bardzo różni ludzie osiągnęli to, o czym marzyli, osiągnęli to, o czym marzyli ich społeczności, plemiona,
właśnie dzięki crowdfundingowi. Po prostu warto crowdfundingować, warto spróbować. Myślę, że my, Paweł, ludzie, o których mówiliśmy, są tego najlepszym przejawem. Wasza obecność tutaj jest dobrym przejawem tego, że jest tłum, który finansować chce. Więc jedyne, co pozostaje, to brać ludzi. Jeżeli chcecie follow-upy, chcecie sequel, to zaglądajcie na naszego bloga. Tak, i dobrze, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za przedstawienie crowdfundingu, to było bardzo takie syntetyczne wprowadzenie. Zapomniałem, że miałem być ciszej. Dobrze, bardzo dziękuję za wprowadzenie, to było syntetyczne przedstawienie całego tematu. Jeżeli jest potrzeba, jeżeli jest chęć, aby zrobić spotkanie numer 2, jeżeli macie pytania, piszcie na wydarzeniu, które jest na Facebooku, piszcie, jakie macie pytania. Jest możliwość, żeby zorganizować spotkanie numer 2, rozszerzyć te wątki o różne szczegółowe tematy. Ode mnie wielkie podziękowania. Jeszcze raz chciałbym wkleić linka do kampanii chłopaków. Ja osobiście już wsparłem to przedsięwzięcie. Uważam, że jest ta książka to jest must. Którzy się tym interesują i chcą badać i jakby śledzić rozwój crowdfundingu. A myślę, że warto być częścią tego projektu, no bo ewidentnie jakieś kilkadziesiąt procent jakby całej wiedzy krajowej na temat crowdfundingu znajdzie się w tej książce i dobrze być tego częścią. Poza tym jest to niesamowite doświadczenie, jak jeżeli nikt jeszcze z was nie brał udziału w okazji, żeby sprawdzić, jakie to uczucie i uczucie bycia twórcą, wytwórcą jakby części ważnej dla nas wiedzy. Z drugiej strony chciałbym was zachęcić też do przeczytania artykułu, który jest w najnowszym, aktualnie jedynym numerze magazynu Wytwórcy, tam We The Crowd napisało dość szeroki materiał na temat crowdfundingu. To jest ten sam materiał, o którym była mowa dzisiaj w trakcie spotkania. Sam magazyn Wytwórcy, tutaj może odniosę się do słów chłopaków, to jest jakby kwintesencja tego crowdsourcingu, czyli po prostu zebraliśmy w grupie społeczności kohabitatowej, w plemieniu kohabitat, zebraliśmy grupę, która jakby czuje wartość w tym, żeby pisać na tematy związane z szeroko pojętą autonomią. I po prostu znaleźli się ludzie od po prostu pisania artykułu przez redakcję, przez skład graficzny, poprzez budowę wiki, jakby wszystkie elementy związane z samym magazynem wszystko zostało crowdsourcowane. Jak zobaczycie, te tematy też są związane z interesowaniami samego tłumu. Na sam koniec, może jeszcze raz podziękuję wam jeszcze, chłopaki, za wasz czas. Dzięki serdeczne ode mnie i od Kohabitatu i od całej tutaj grupy, która się dzisiaj zebrała. Mieliśmy prawdopodobnie dzisiaj około 180 osób na spotkaniu. Przypomnę, że osoby, które zamówiły tą możliwość otrzymania zapisu po 36 godzinach, no to ja to będę przesyłał. Te osoby, które chciały ten zapis, a nie wykupiły takiego biletu, to po prostu dajcie znać mailem. A sam webinar pojawi się za jakiś miesiąc na YouTubie z dostępem dla wszystkich, także będzie można to obejrzeć sobie w dowolnym momencie. Na tę chwilę dziękuję serdecznie wam za uwagę. Zapraszam, już w środę będziemy mieli kolejne spotkanie, tym razem na temat energetyki obywatelskiej. To też jest temat w kręgu crowdsourcingu i wytwarzania wartości, które są nam potrzebne. Tym razem będziemy się zastanawiać, w jaki sposób samodzielnie możemy wytworzyć wartość w postaci energii elektrycznej i cieplnej. Czy możemy być autonomiczni pod tym względem? A na sam koniec, już na zamknięcie wklejam wam linka do relacji z festiwalu, który został sfinansowany właśnie metodą crowdfunding. Wówczas to był rekord Polski. Teraz już jest rekord pobity wielokrotnie, ale zobaczcie, w jaki sposób właśnie plemię nie tylko finansuje, ale też crowdsourcuje wartości, informacje, których sami poszukuje. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć.
sharing these ideas is the most important part. And bringing the specialists together is also important, so that we could have a like lively discussion about the topic of, for example, co-housing or communities and stuff like that. But 6 years ago, me and my friends started thinking that, oh, maybe it's good to know the people who live around you, and started this community action. My passion lies within the city, because city communities have a choice. If you live in a city, there are so many more people involved in this project that it's much more interesting. So my recommendation would be having a city community. Because they came to us, said that we want to make something, but we don't know how. Then we said, okay, we help you, we make you a web page. And this started this process of communication within their group. So these first steps are the most important in community building. I think one good reason to agitate for community in Poland is to say that there's a movement going on in other European countries, and it's growing everywhere, so Poland must not fall behind. People who have rich social contacts live longer and they feel better. Cały pomysł, cały festiwal został zorganizowany poprzez zbiórkę crowdfundingową. To też pokazuje, że organizatorzy żyją tym, o czym mówią. Przyjechałem na Cohabitat Gathering opowiadać o finansowaniu społecznościowym. To był strzał w dziesiątkę. Bo sam fakt, że się tutaj mogliśmy spotkać, jest w bardzo dużej mierze Państwa dziełem, efektem Państwa wsparcia całej grupy organizatorów tej konferencji, która skorzystała właśnie z modelu crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego po polsku. Z Cohabitatem współpracuję od 3 lat i na pierwszych warsztatach, na których poznałam Pawła, byłam tylko ja, Paweł i 3 inne osoby. Także tutaj, kiedy widzę 500 osób, które sfinansowały tę konferencję, to jest mi bardzo miło i właściwie nie mogłam uwierzyć przez cały czas organizowania, że to wszystko dzieje się naprawdę. Prelegentów wybraliśmy już jakieś 6 miesięcy temu i nie wiedzieliśmy właśnie do końca, czy to wszystko się uda, i ponieważ mieli już kupione bilety, to bardzo się stresowaliśmy, co im powiemy i mi to wszystko nie wypali, zwłaszcza, że 3 tygodnie przed tym, jak konferencja miała się odbyć, mieliśmy bardzo mały budżet i ciągle nie było wiadomo, czy wszystko dojdzie do skutku. Ale na szczęście stało się to, co myśleliśmy, że będzie niemożliwe. We're going to use food to educate children in a different way. We're going to use food to create jobs, employment, help our local economy, help our farmers. We're going to use food to have fun. We're going to celebrate with food. We're going to do lots of good stuff to bring people closer together. I think your conference has filled me full of hope, and I'm really going to go back to England as if angels' wings are lifting me up a bit to work harder, because so many people are interested in a better world. Our first action was propaganda gardening. So we planted food in public places. We didn't wait for permission, we just did it. The main problem with the GMs is that we don't really know what impact they have on human health, or actually we know that they have negative impact on human health and the environment, and they cannot coexist with traditional plants and traditional crops because of cross contamination and pollination. The recent study published in September this year show a very big and a very straightforward relation between GM diet and increased damage of kidney and increased health problems related with tumors and cancer on the rats on which the tests were conducted. Veľmi ráda, srdečne sa chcem poďakovať organizátorom tohto stretnutia, že nás pozvali a umožnili nám prezentovať priateľom z Poľska náš spôsob riešenia problému ekologického pestovania zeleniny. Veľmi srdeční ľudia,
perfektna organizacja, mile przyjacie, dziękujemy. Przepraszam, ale to znaczy, że na 2 hektarach produkuje pan tu jedzenie dla 50 ludzi, którzy zakontraktowali? Pan. Otázka open source. Zariadenie som začal vyvíjať pred 20 rokmi. Autorsky som to chránil, aby ma to veľa nestalo len priemyselným vzorom. Prestal som platiť poplatky ochrany. Dneska je to vlastníctvom ľudstva. Bravo! Myślę, że to bardzo fajnie, że jest takie miejsce, gdzie spotykają się ludzie o podobnym sposobie myślenia, którzy mają podobne wartości, którzy chcą się dzielić tym, co jest dla nich ważne i tym, jak zmieniać to, co jest dookoła nas i kreować tą rzeczywistość. Myślę, że właśnie warto, właśnie z tego powodu warto przyjeżdżać na takie festiwale. To jest naprawdę wyjątkowe miejsce, a ilość energii, pozytywnej energii wśród tych ludzi jest niepowtarzalna na żadnym innym spotkaniu tego typu, które mówi o architekturze czy społeczeństwie. And so the answer is yes, we by just mirror surface, we can concentrate the light, get a heat source, and then use that heat source for our applications and needs. And this is 50% efficient, at least, like you can go up to even higher efficiencies, but 50% efficient is already far, far superior than using natural processes. Generally alone you get really focused on just what you're doing, whereas when you come to a conference like this you talk to other people in other countries doing completely different things, then you realize that there's connections to be made and new projects and new ideas to discover and explore. And then since we're producing locally and we're consuming locally, then we need a lot less transport to commute to work or to send tomatoes 1,000 kilometers to be processed, only to be brought back. Areas, ecological, technical, social and economic, and then converge them in one energy solution. Fajnie jest się trzymać we współpracy z innymi ludźmi, zdobywać doświadczenie, rozmawiać, dlatego też tutaj jestem, ponieważ tutaj wielu rzeczy można się dowiedzieć, poznać ciekawych ludzi i myślę, że wiele rozwiązań różnego rodzaju, bo wiadomo, że informacja na ten temat i wiedza jest jeszcze w naszym kraju dość taka mizerna i dlatego trzeba szukać. I think that the open source movement as it was in software and in content, it was very powerful already, but now with the advent of the hardware open source, you open up a totally new way of possibilities of shaping your own environment together. Actually, we are in the process of helping other fablabs to start, but I would suggest starting with all the machinery that's already there, mapping it out and making your virtual fablab. That's most easy, is to start mapping the equipment that is already in the universities, for example, or in companies that might be willing to share their resources with other open source people. A cześć, jestem Piotrek z warszawskiej kooperatywy spożywczej i przyjechałem tu do Łodzi, żeby dowiedzieć się trochę więcej na temat inicjatywy Cohabitats. Słyszałem o niej wcześniej odrobinę, widziałem, że w sposób ciekawy łączy kwestie budownictwa ze zrównoważonym rozwojem, budowaniem wspólnot. Chciałem zobaczyć, jak ta